Dzień dobry Państwu, nazywam się Szymon Grunwald, reprezentuję firmę Gaz System, operatora gazociągów przesyłowych, która to firma jest organizatorem dzisiejszego wydarzenia. Jest mi bardzo miło powitać Państwa przed ekranami smartfonów, laptopów, telewizorów, komputerów i mam tutaj ochotę wyrazić taką malutką nadzieję, że jest to jedna z naszych ostatnich imprez, gdzie możemy przywitać Państwa w takiej przestrzeni wirtualnej. Wszyscy, myślę, tęsknimy trochę za takimi bardziej tradycyjnymi spotkaniami. Bardzo miło mi jest również powitać naszych znakomitych gości, których za chwilę przedstawię, oraz wszystkich tych, którzy przyczynili się do organizacji dzisiejszej konferencji. Nasze wydarzenie dzisiaj jest podzielone na cztery sesje, cztery bloki tematyczne. Pierwszą prelekcję wygłosi pan prezes Bogusław Regulski, który jest wiceprezesem Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Pan prezes opowie nam ze swojego bogatego doświadczenia z perspektywy organizacji, która zrzesza kilkuset członków, systemy ciepłownicze w całej Polsce. Pan prezes opowie nam o tym, jak ciepłownicy patrzą na perspektywę zasilania elektrociepłowni, ciepłowni paliwem gazowym jako takim, gdyż nie będziemy tylko mówić o gazie ziemnym. Następnie po prelekcji pana prezesa Bogusława Regulskiego będzie miało miejsce wystąpienie pana prezesa Roberta Kowalskiego, który szefuje PGE Toruń. Pan prezes Kowalski opowie nam o transformacji energetycznej systemu ciepłowniczego w Toruniu. To jest bardzo ciekawy case study. W tym momencie Toruń dysponuje jedną z najnowocześniejszych, myślę, że mogę tak powiedzieć, elektrociepłowni w Polsce, więc tym bardziej jesteśmy ciekawi na przybliżenie tajników tejże transformacji. Po pierwszych dwóch prelekcjach chcielibyśmy Państwa zaprosić na chwilę przerwy, na kawę, a następnie o godzinie 11.20 zaprosimy pana Piotra Gołębia, eksperta ze Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności imienia profesora Krzysztofa Żmijewskiego. Z kolei pan Piotr przez pryzmat swoich ponad 40-letnich doświadczeń opowie o tym, jak projektować miejską kotłownię gazową. Wystąpienia nasze dzisiaj zakończymy prelekcją pana Marka Ellerta z pionu rozwoju rynku gazu, operatora gazociągów przesyłowych firmy Gaz System. Pan Marek opowie o krajowym 10-letnim planie rozwoju systemu przesyłowego, jak ten plan jest kształtowany, jakie są determinanty rozwoju tego planu oraz opowie o wzroście zapotrzebowania na paliwo gazowe na usługę przesyłową. Planowane zakończenie naszej konferencji to godzina 12.15, 12.20. Oczywiście ten czas jest w jakichś rozsądnych granicach ruchomy. Jeśli chodzi o pytania, to wszystkie pytania bardzo prosimy zadawać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Proszę przesyłać pytania na adres maila, z którego dostali Państwo zaproszenie na dzisiejszą imprezę. To jest mój adres szymon.grunwald@gaz-system.pl. Ja te pytania postaram się wpleść w sesję pytań i odpowiedzi, które planujemy po każdym wystąpieniu prelegenta. Jeśli nie zdążymy, no to oczywiście odpowiemy na te pytania za pośrednictwem właśnie poczty elektronicznej. Tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że znajdą Państwo nasze prezentacje jako ciekawe, interesujące i pomocne w rozwoju biznesu. Bardzo dziękuję i zapraszam na scenę pana prezesa Bogusława Regulskiego z Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie. Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi się z Państwem spotkać. Tak jak powiedział pan Szymon, jeszcze w przestrzeni wirtualnej, ale myślę, że już niedługo w bezpośrednich kontaktach. My energetycy bardzo pewnie czekamy na to, na te spotkania ze względu na ten okres bardzo gorący, który się w tej chwili dzieje. I chciałem w kilku słowach Państwu opowiedzieć o tym gorącym okresie, jeśli chodzi o transformację sektora ciepłowniczego pod kątem wykorzystania paliw gazowych. Specjalnie podkreślam słowo paliw gazowych, dlatego że tak się składa, że sam gaz ziemny jakoś nie spotkał się z dużym zainteresowaniem z punktu widzenia dużej polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie Europy.
Patrząc z punktu widzenia naszej krótkiej perspektywy, co prawda, bo polityka energetyczna Polski do 2040 z perspektywy polityki klimatycznej europejskiej nakreślonej trochę dalej, bo do 2050 no, można być trochę krótka, ale w każdym bądź razie przyjęliśmy takie założenie, że w zakresie systemu ciepłownictwa generalnie jako takiego przewidujemy zwiększenie wykorzystania gazu ziemnego. To jest zapis polityki energetycznej Polski do 2040, ale również zwiększenie wykorzystania w sieciach gazowych innych gazów, gazów typu biogazu, gazów syntetycznych czy wodoru, określając, że udział tychże domieszek do roku 2030 może sięgnąć nawet 10%. Per saldo, tak jak powiedziałem na początku, mówimy w tym momencie o tym, że jest jakaś perspektywa dla paliw gazowych, bo gaz ziemny pomieszany z innymi gazami, tym gazami zielonymi, daje w tym momencie w konsekwencji paliwo gazowe, które, i w tym momencie wyraźnie chciałbym to podkreślić, w określonych technologiach, przede wszystkim w kogeneracji, jest możliwe do wykorzystania w długiej perspektywie czasowej, nie tylko w okresie do 2030, do 2040. I to, co jest bardzo ważne, bardzo ważne dlatego, że w przypadku sektora ciepłownictwa systemowego, jakim naszą bolączką na dzisiaj bardzo dużą jest to, iż prawie 85% tychże systemów ciepłowniczych nie spełnia kryterium efektywnego systemu ciepłowniczego, na który składa się właśnie jakość ciepła, a ta jakość ciepła między innymi wynikać będzie z wykorzystania technologii kogeneracji. Zwiększanie udziału paliw gazowych, czy w ogóle gazów w systemach ciepłowniczych to jest ważne zadanie, dlatego że stoimy dosyć, może w marnym punkcie startowym. Ostatnie dane z roku 2019, oficjalnie podawane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wskazują, i tutaj być może Państwo się niektórzy spotkali z innym rozkładem udziału poszczególnych nośników energetycznych, ja tylko podkreślam bardzo wyraźnie, że ten wykres, ten diagram dotyczy dokładnie dwóch obszarów działalności PKD, czyli tak zwanej stricte energetyki i energetyki ciepłowniczej. Udział gazu sięga niecałe 8%. Generalnie rzecz biorąc, te 8% konsumowane jest w pewnej grupie instalacji kogeneracyjnych, ale tych instalacji kogeneracyjnych jest naprawdę bardzo mało. Ta mapa poglądowa, jeszcze raz podkreślam, to nie jest to, te kropki są, pokrywają się mniej więcej z tymi lokalizacjami systemów ciepłowniczych, które są zrzeszone w naszej Izbie Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, ale tu pokazuje to wyraźnie, jak dużo czerwonych kropek jest jeszcze na mapie, czyli tych kropek, które oznaczają systemy ciepłownicze nieposiadające statusu efektywnego systemu ciepłowniczego. Te zielone, można powiedzieć, punkty na mapie pokazują te szczęśliwe miasta, które generalnie rzecz biorąc opierają się, swoją efektywność energetyczną opierają się na wykorzystaniu technologii kogeneracyjnej, z tym, że niestety z wykorzystaniem w generalnej większości paliwa stałego, jakim jest węgiel. Patrząc w związku z powyższym na tą mapę, można sobie od razu uzmysłowić, jak duży potencjał w zakresie samych systemów ciepłowniczych koncesjonowanych czy objętych naszą działalnością w naszej Izbie czeka jeszcze na to, żeby móc wykorzystać na przykład paliwa gazowe do technologii kogeneracji w swoich systemach ciepłowniczych, ażeby ten system ciepłowniczy swój własny prowadzony móc przekształcić w efektywny system, efektywny energetycznie system ciepłowniczy. Wyzwania, które w polityce klimatycznej jakby podkreślają dodatkowo albo generalnie determinują konieczność transformacji sektora ciepłowniczego i zmianę tego koloru, tego układu kolorów na mapie wynikają z takich kilku zasadniczych jakby kierunków transformacji wynikających z polityki klimatyczno-energetycznej na poziomie Europy. Chociaż nie tylko, bo tutaj też mamy swoje własne cele w Polsce postawione przed sektorem ciepłowniczym. Przede wszystkim najważniejsze na poziomie europejskim i światowym jest redukcja emisji CO2. Trzeba pamiętać, że w przypadku podmiotów ciepłowniczych, które posiadają instalacje objęte europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2, tylko 30% darmowych uprawnień do emisji będzie otrzymywała taka instalacja, co oznacza w tym układzie, że jeżeli instalacja węglowa będzie dalej działała w takim systemie ciepłowniczym, to zapotrzebowanie na takie uprawnienia będzie naprawdę gigantyczne. Trzeba przypomnieć, że w zakresie redukcji emisji CO2 pojawił się już nowy cel
na 2030, który został podniesiony z 40% do 50% redukcji emisji CO2. Mamy też politykę związaną ze wzrostem udziału energii odnawialnej w ciepłownictwie. Redukcja emisji CO2 łączy się bezpośrednio, jakby powiedzieć, ze wzrostem udziału odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie, bo one nie przynoszą ze sobą konieczności bilansowania uprawnieniami do emisji, dlatego że są pozbawione emisji CO2, w związku z powyższym te dwa cele się na siebie nakładają. W naszym przypadku w polityce energetycznej Polski do 2040 mamy cel w wysokości 28,4% do roku 2030. Trzeba powiedzieć, że na poziomie Unii Europejskiej, czyli w ogóle w pakiecie regulacji związanych, w tych obecnym pakiecie regulacji związanych z tak zwanym pakietem zimowym, jest jeszcze 32%. Kolejnym obszarem bardzo znaczącym jest poprawa efektywności energetycznej. Na tą poprawę efektywności energetycznej, oprócz redukcji zużycia energii końcowej, która została określona w Polsce, na poziomie Polski na poziomie 23% w stosunku do 2007, znowu pewna konfrontacja z regulacjami unijnymi, które znowu stawiają trochę wyżej ten cel, jeszcze obecnie na poziomie 32%. To ta poprawa efektywności energetycznej odbywa się również poprzez inne niż do tej pory wykorzystanie nośników energetycznych. Tutaj znowu jak bumerang wraca sprawa wykorzystania technologii kogeneracji, a w tejże technologii kogeneracji wykorzystania paliw gazowych, gdyż one w perspektywie efektywności wykorzystania tego nośnika dają największe efekty. Ogromna zmiana jest już, właściwie rozpoczęła się ogromna zmiana i będzie coraz poważniejsza, dotycząca budynków. Hasło dekarbonizacja budynków oznacza ni mniej, ni więcej w perspektywie długoterminowej. To jest to, ażeby budynek wykorzystywał energię, która nie posiada ze sobą żadnego śladu węglowego. Co to oznacza? No, oznacza przykładowo, że energia elektryczna najlepiej by była, gdyby była totalnie odnawialna, dlatego że ona nie będzie miała śladu węglowego, a w przypadku ciepła mamy podobne oczekiwanie, czyli pozyskujemy energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, ale pod warunkiem, że to ciepło będzie nie posiadało śladu węglowego. To się powoli zaczyna dziać w coraz szerszym zakresie. Chciałbym tylko wspomnieć o takich informacjach, które się pojawiają od pewnego czasu, biorąc pod uwagę, że mniej więcej w połowie lipca Komisja Europejska ogłosi nowe cele związane właśnie z tą realizacją celu redukcji emisji CO2 55%, gdzie mówi się, że w systemie ETS będą włączone również budynki, czyli krótko mówiąc, jakby właściciele, administratorzy budynków będą się rozliczać z tego, jaka energia, w jakim kolorze, z jaką ilością CO2 do tych budynków dopływa. W związku z powyższym zakłada się, znaczy inaczej, są pewne już przymiarki, pewne, jakby powiedzieć, groźby, iż to podniesie koszty eksploatacji takich budynków. No i ostatni element, bardzo ważny dla sektora ciepłownictwa systemowego. Hasło efektywne systemy ciepłownicze. Okazuje się, że ten standard energetyczny systemu ciepłowniczego, na który składa się ciepło z odnawialnych źródeł energii, ciepło z kogeneracji, czyli krótko pewien określony poziom jakości, jest furtką do tego, żeby w konsekwencji w przyszłości móc być, żeby ta technologia mogła być rozwijana. Dlatego, że między innymi po pierwsze na to są pieniądze unijne, które mogą być przeznaczone na modernizację takich właśnie systemów ciepłowniczych. Trzeba sobie brutalnie powiedzieć, że systemy nieefektywne, systemy ciepłownicze nieefektywne takiej przyszłości nie mają. Czyli gdybyśmy mieli w tej chwili powiedzieć, czy w takiej sytuacji jest miejsce na paliwa gazowe w transformacji ciepłownictwa systemowego, oczywiście, że tak. Pierwsza sprawa, znowu wraca kwestia tego, że ciepło w systemie ciepłowniczym jest w miarę stabilne i to zapotrzebowanie jest przewidywalne, a w związku z powyższym jest to najlepsze narzędzie do tego, żeby rozwijać technologie kogeneracyjne. I to znowu w tym momencie to, że możemy je rozwijać na różnych nośnikach energetycznych, paliwo gazowe, biorąc pod uwagę specyfikę tych paliw gazowych, daje największe gwarancje. Tutaj chciałbym wspomnieć, że szacunki na temat tych nowych mocy kogeneracyjnych, które w samych systemach ciepłowniczych można wygenerować, w zależności od przyjętego modelu
takiej instalacji kogeneracyjnej szacuje się od 1000 do 4000 MW. Czy to dużo, czy to mało? No, niedawno rozmawialiśmy w pewnym gremium na temat możliwości bilansowania nadwyżek energii elektrycznej z wiatraków, na przykład w polskim systemie elektroenergetycznym, i okazuje się, że te 4000 MW takiej sterowalnej mocy kogeneracyjnej mogło być idealnym takim rozwiązaniem na to, żeby przez magazyn ciepła zbilansować na przykład jednocześnie nadwyżki tej ilości energii elektrycznej w systemie państwowym, systemie elektroenergetycznym. Chciałbym tutaj wyraźnie jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, że wykorzystanie paliw gazowych w kogeneracji ma chyba w tej chwili najbardziej długofalową perspektywę, pod warunkiem, ale tutaj wyraźnie wspomnę, pod warunkiem takim, iż paliwo gazowe, czyli krótko mówiąc to, co się znajduje w sieciach gazowych, będzie stopniowo zmieniało strukturę z tego niebieskiego na bliżej, jak to się mówi, zielonego. Dlatego, że bez zaangażowania się zazieleniania gazu, zazielenianie ciepłownictwa będzie mocno ograniczone. Trzeba sobie założyć, że pozostają technologie klasyczne typu biomasa lub takie bardzo odlotowe trochę na nasze warunki, jeszcze na naszą skalę myślenia, to jest słońce, to są na przykład jakieś instalacje odzysku ciepła z przemysłu i tak dalej. Jeśli chodzi o kolejny argument związany z miejscem jakby paliwa gazowego w transformacji ciepłownictwa systemowego, to jest synergia właśnie z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, o czym wcześniej powiedziałem, o tej możliwości współpracy jednostek kogeneracyjnych, na przykład opartych na paliwa gazowe, produkujących energię elektryczną na potrzeby Krajowego Systemu Energetycznego, wtedy na przykład, kiedy jest zapotrzebowanie, bo na przykład nie wieje wiatr i wiatraki stają. Tak jak wspomniałem wcześniej, bez kogeneracji nie da się stworzyć właściwie rzecz biorąc efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego. Ponadto to, co daje gaz, to jest ewolucyjne obniżenie zależności ciepłownictwa systemowego od uprawnień do emisji CO2. Jeszcze raz wspomnę, że dla ciepła mniej więcej wskaźnik emisyjności wynosi około 100 kg CO2 na jedną jednostkę ciepła gigajoule, w przypadku gazu około 55-56, czyli mamy praktycznie o połowę. Każda domieszka zielonego gazu, do paliw gazowych powoduje zmniejszanie tego uzależnienia od emisji CO2. I to jest ten cel, który zakładamy sobie, że w perspektywie widzimy jako najbardziej oczekiwany z punktu widzenia utrzymania sprawności i zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego dla wszystkich odbiorców ciepła systemowego. Pokusiłem się tutaj o próbę takiego pewnego scenariusza w granicach roku 2030, co by było, gdyby chcieć po pierwsze uzyskać standard energetyczny efektywnego systemu ciepłowniczego, zredukować emisję CO2 o znaczną wielkość, przynajmniej prawie o połowę. Tutaj w tym momencie to wychodzi nam taki wskaźnik. Jednocześnie uzyskać standardy nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla systemów ciepłowniczych, które by umożliwiały budowę nowych budynków czy przyłączanie nowych budynków, to można sobie tak na okrągło przyjąć, że w perspektywie do 10 lat węgla się całkowicie jeszcze nie pozbędziemy, ale będziemy mogli mieć dużo większy udział energii z kogeneracji z wykorzystaniem paliw gazowych. 30-procentowy, zakładam teoretycznie w tej chwili, kawałek tortu dotyczący energii odnawialnej, to właściwie rzecz biorąc jest rzecz nieunikniona, bo to wynika zarówno z polityki energetycznej Polski do 2040, jak również myślę z oczekiwań, jeśli chodzi o redukcję emisji CO2, czyli krótko mówiąc o zmniejszenie bólu, jakim jest finansowe obciążenie z tytułu uczestnictwa w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji. Podsumujmy więc. No, w mojej ocenie, jeżeli paliwo gazowe w ciepłownictwie systemowym będzie wykorzystywane w technologii kogeneracji, to na pewno dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego, dla danego systemu ciepłowniczego da to dosyć spore korzyści. Po pierwsze, pozwoli na rozszerzenie działalności gospodarczej takich przedsiębiorców poprzez pozyskanie dodatkowego strumienia przychodów, na przykład z rynku energii elektrycznej. I tutaj nie wchodząc w tym będzie w szczegóły, czy to będzie jednostka kogeneracyjna pracująca w tak zwanej ciepłowniczej podstawie, czy to będzie jednostka kogeneracyjna, która będzie pracowała na rynku bilansującym. Generalnie rzecz biorąc, będzie to nowy produkt, nowe środki finansowe na działalność, utrzymywanie sprawności działalności takiego przedsiębiorstwa. To jest jakby jednocześnie zbudowanie nowych mechanizmów na rynku energii elektrycznej,
jak również lokalnych gwarancji bezpieczeństwa energetycznego dla danego systemu ciepłowniczego, ale również nie tylko dla danego systemu ciepłowniczego, śmiem twierdzić, że również dla danego systemu elektroenergetycznego. Nie jest tajemnicą i tutaj jakby powtórzę się po raz kolejny, poprawienie efektywności energetycznej procesu produkcji ciepła. Jak już wspomniałem, zmniejszenie emisji CO2 jako jedna bardzo ważna sprawa i efektywne wykorzystanie w postaci technologii kogeneracyjnej energii w paliwach gazowych, co jest kluczem do uzyskiwania standardu efektywnego systemu ciepłowniczego, który znowu da gwarancję na rozwój tego systemu ciepłowniczego poprzez dofinansowanie, możliwość dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych, ze środków krajowych, jak również biorąc pod uwagę w ogóle mentalne, pozytywne nastawienie dla tej formy prowadzenia działalności ciepłowniczej. A czy są zagrożenia? No, powiem szczerze, trochę tak. Przywiązując się do pojęcia paliwa gazowego, a właściwie do gazu ziemnego tutaj szczególnie, niestety ciąży nad nami takie pojęcie jak paliwo przejściowe w polityce unijnej, czyli krótko mówiąc jakiś tam nośnik energetyczny, który z czasem ma, przepraszam, znaleźć się w takim samym miejscu jak dzisiejszy węgiel. No, można przyjąć taki scenariusz, że jeżeli taką politykę redukcji emisji CO2 i tak zwane zeroemisyjność 2050 mielibyśmy przyjąć, no to faktycznie gaz ze wskaźnikiem ziemny, ze wskaźnikiem emisyjności 55 kg CO2 na gigażu faktycznie rzecz biorąc będzie paliwem nieprzyjaznym środowisku. Co może się jeszcze zdarzyć? Czekamy na ogłoszenie ostatecznej wersji jakby tej propozycji mniej więcej w połowie lipca, jeśli chodzi o pakiet Fit 55, w którym znajdzie się prawdopodobnie nowa definicja efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i może zostać zmienione podejście do samej kogeneracji. Na obszarze wewnętrznym to mamy też swoich parę ograniczeń. No przede wszystkim nie jesteśmy dokładnie jeszcze zgazyfikowani. Mamy białe plamy na mapie Polski, jeśli chodzi o dostęp do gazu ziemnego dzisiaj, a w związku z powyższym w ogóle do sieci gazowej, która by miałaby możliwość potem transformowania czy przenoszenia paliw gazowych. To jest do naprawienia. Wiele rzeczy też zależy od tempa realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych tutaj w zakresie budowy, rozbudowy sieci przesyłowych dystrybucyjnych, na które się również składają niektóre procedury administracyjne, czasami bardzo długotrwałe i które odciągające w czasie niestety również takie bardzo ciekawe i bardzo dynamiczne pomysły na przykład podmiotów, które chciałyby się tym zająć. No i pewnie do naprawy jest trochę polityki sprzedażowej, czyli krótko mówiąc jakiejś bardziej stabilnej perspektywy atrakcyjności cenowej, którą można by było przełożyć na projekty inwestycyjne. Proszę Państwa, z mojej strony to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie prezesie, bardzo dziękuję za plastyczne, żywe wystąpienie, za przybliżenie takiej szerokiej perspektywy, chciałoby się powiedzieć, helikopter view z jednej strony Bruksela, z drugiej strony ten split z użycia nośników energii we współczesnym ciepłownictwie. Ja w związku z tym mam kilka pytań do Pana. Oczywiście zachęcamy Państwa do składania pytań za pośrednictwem tejże poczty elektronicznej. Ja jestem w tym studiu, znikam, mam tu takiego laptopa z pocztą elektroniczną, więc gdyby Państwu jakieś pytanie przyszło do głowy, to być może będę w czasie rzeczywistym w stanie zaadresować to pytanie do naszych prelegentów. Panie prezesie, więc pierwsze pytanie takie troszeczkę zaczepne, jeśli mogę tak powiedzieć. Patrząc z perspektywy państwa organizacji, która zrzesza kilkaset systemów ciepłowniczych w Polsce, ile tak naprawdę członków IGCP albo ile systemów ciepłowniczych według pańskiej wiedzy podjęło decyzję o przejściu, o konwersji na gaz, o zrezygnowaniu z węgla tak na dobrą sprawę i pójściu w kierunku właśnie gazu czy jakiejś innej transformacji, jak bardzo to się już dzieje, a jak bardzo jest to trochę jeszcze sfera czekania tego, co się wydarzy, regulacji i przymierzania się do decyzji? No, na razie nie mamy się czym pochwalić za bardzo, jeśli chodzi o kwestię przyrostu inicjatyw w tym zakresie, chociaż nie stoimy w miejscu, trzeba powiedzieć sobie wyraźnie. Mniej więcej w ostatnich 2 latach, biorąc pod uwagę oficjalne informacje, które uzyskaliśmy na bazie na przykład mechanizmu dofinansowania w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który takie inwestycje w zakresie kogeneracji dofinansowuje,
czy też ogłoszenia aukcji przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na premię kogeneracyjną w przypadku instalacji powyżej 1 MW, to mniej więcej to będzie kilkanaście, na razie tylko, ale kilkanaście projektów kogeneracyjnych w skali kraju o różnych wielkościach, o wielkościach takich małych poniżej 1 MW, czyli dla małych systemów ciepłowniczych, czyli to wskazuje, że to nie jest tylko domena bardziej, że tak się wyrażę, odważnych, dużych podmiotów, jest to różnie. Tak jak powiedziałem, nie mamy się za bardzo czym chwalić. Pandemia, właściwie nie pandemia, sytuacja na rynku uprawnień do emisji CO2 w przeciągu ostatnich 12 miesięcy... A pan myśli ten dynamiczny wzrost tak, cen, tak? spowodowała, że te pomysły, które rodziły się w następnych zarządach spółek ciepłowniczych, troszkę zostały odsunięte w czasie z banalnego powodu. No, rynek uprawnień do emisji CO2 i uczestnictwo w systemie wydrenowało portfele podmiotów ciepłowniczych ze środków, które mogłyby przeznaczyć na wkład własny w takie projekty. Nawet, nieważne, czy te projekty byłyby finansowane nawet w formie dotacji w ramach środków pomocowych. To jest bardzo istotny element, który w tej chwili mocno przyhamował. I mam obawę taką, że na pewien okres czasu trochę przyhamuje, póki się po prostu standing finansowy podmiotów na tyle nie poprawia, żeby można było odważnie złożyć sobie jakiś tam składankę finansową na to, żeby takie projekty realizować. Czy innymi słowy, bo też miałem takie pytanie przygotowane, co jest największą barierą tutaj w tej transformacji, w tej kwestii? Mówiąc krótko, są pieniądze i ta bardzo dynamiczna sytuacja na rynku uprawnień do emisji. Tak? To trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, że jeżeli podmiot, który w ciągu 12 miesięcy w przychodach, znaczy ma kalkuluje w przychodach czy w kosztach działalności uprawnienia po 8, czy tam po 20, załóżmy, patrzymy na tym poziom, 20-22 euro, a przychodzi mu się zmierzyć w momencie rozliczania z kwotą 40, to wszystkie, przepraszam, kolokwialnie zaskórniaki w tym momencie lądują tam, gdzie bliższa koszula ciała, czyli tam, gdzie trzeba się rozliczyć, a projekt idzie do szuflady. Nie wiem do której, czy do pierwszej, drugiej, czy trzeciej, ale w każdym razie na pewno jest odłożony w czasie i to jest w tej chwili ta bolączka. Te projekty, które zostały zrealizowane, powstawały jeszcze w innych uwarunkowaniach makroekonomicznych i faktycznie one miały jeszcze jakieś taką przynajmniej bazę logiczną, tam lata 2018-2019, jeszcze podpisywane umowy właśnie, czy nawet 2020, miały jeszcze takie solidne podstawy finansowe. Natomiast teraz musimy poczekać chwilkę na uzyskanie bankowalności sektora, czyli takiej sytuacji, w której faktycznie będzie można było podjąć decyzję związaną z rozpoczęciem w ogóle myślenia o inwestycji, albo w ogóle rozpoczęciu o inwestycji i wystartowania środki pomocowe, czy w ogóle zrealizowania tego typu przedsięwzięć. Ja zadam takie obrazoburcze trochę pytanie może. Co się stanie, jeśli ta sytuacja się nie zmieni? No bo od paru lat w zasadzie obserwujemy wzrost i to bardzo dynamiczny tych cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla i ja rozumiem, że ciepłownie, systemy ciepłownicze najzwyczajniej w świecie nie mają pieniędzy na tę transformację. Z drugiej strony mamy wszystkie konkluzje, dyrektywy, normy, które zapadają. Zdaje się, około 2025 roku chyba nie będzie darmowych uprawnień do emisji, więc czeka nas jakaś radykalna podwyżka taryfy za ciepło, czy też, nie wiem, elektrociepłownie, ciepłownictwo stanie w jakiejś zupełnie nowej rzeczywistości, czy jakie są scenariusze? Najczarniejszego nie będę wypowiadał, bo to mniej więcej, no, media się w każdym razie prześcigają w tym scenariuszu. O takich realnych, praktycznych scenariuszach. Więc na pewno... Kwestia odbudowy bankowalności sektora wiąże się z uzyskaniem, no nie oszukujmy się, podwyżki cen jednostkowych, tak? Czyli krótko mówiąc, zbudowania sobie bazy finansowej, która pokryje koszty w tym zakresie całe. Na ile jesteśmy w stanie w tej chwili już przewidzieć, załóżmy, wpływ europejskiego handlu uprawnieniami do emisji CO2? No, czytajmy gazety, czytajmy nośniki, czytajmy informacje, wiemy dokładnie, że scenariusz zakładane przez Komisję Europejską nawet dobija do 70 euro za uprawnienia. Tak? Z 5 euro jeszcze chyba 3-4 lata temu. Dwa lata temu, tak, dokładnie, tak, 2017. Więc generalnie rzecz biorąc, mniej więcej ta perspektywa już jest. Czy jesteśmy w połowie, załóżmy, ktoś powie, jesteśmy w połowie drogi między było a będzie, tak, a 70, które za chwilę ma być. No, ale w każdym razie oswajamy się z tym tematem, próbujemy te nowe wartości wkalkulować swój biznes i jakby obserwować, co się z tym biznesem dzieje, jaki element, co to powoduje, jeśli chodzi o kwestię kosztów dostawy ciepła. Nie jest tajemnicą, że to powoduje niestety podwyżkę. Jeśli mogę zapytać o taką
szacunkową, prognozowaną skalę tej podwyżki, to jest nie wiem, 50%, to znaczy, ciężko mówić. Nie będę się wypowiadał co do procentów, bo każda firma ma różny poziom cen wyjściowych, natomiast trzeba powiedzieć sobie tak obrazowo jedną rzecz, jeżeli przykładowo dzisiaj tona węgla, inaczej, jedna jednostka ciepła gigażu w węglu kupionym kosztuje 15 zł, tak na okrągło liczmy, tak. To dzisiaj uprawnienia do emisji CO2 do tego jednego kosztują 25. No jest to szokująca dysproporcja. To jest ogromny skok, ogromny udział. Oczywiście udział to jest mniej więcej w pełnej cenie, to jest, to nie jest to oczywiście, 50%, no, względny jest, udział, ale tak. Jest to. Dlatego trzeba się liczyć, znaczy liczyć się z tym, że pierwsze ten element odbudowy bankowalności sektora będzie polegał na tym, żeby się w miarę jak najszybciej dostosować do aktualnego poziomu i zniwelować, jakieś stworzyć mechanizm do niwelacji wahań, tak, bo one będą. Ale już mamy tą perspektywę, że to nie mówimy o jakimś poziomie, jakimś bajkowym 5 euro, że to tyle kosztuje. Po prostu to jest ciężar. I ten ciężar dzięki bankowalności będziemy mogli wtedy redukować poprzez możliwość wchodzenia w procesy inwestycyjne. Dopiero ten moment uzyskania stabilizacji finansowej podmiotów, tu się wiąże no, niestety z tym, żeby trzeba urealnić koszty. Zresztą przepisy wydane przez ministra klimatu i środowiska ostatnio pozwalają na to, żeby to zrekompensować tę sytuację. I oprócz takiej transformacji klimatycznej, której jesteśmy świadkami w sumie na bieżąco za naszego życia, jeśli można tak powiedzieć, czeka nas w tej dekadzie taka transformacja ekonomiczna tego sektora. Ja bym powiedział, że w najbliższym okresie, może w krótszym okresie na pewno ta transformacja, bo śmiem twierdzić, że po przekroczeniu pewnej granicy po prostu będziemy operować w tym układzie na zasadzie pewnej porównywalności, pewnego parytetu, który będzie oddawał w tym momencie i jakość tego produkowanego ciepła, jak również jego wartość z punktu widzenia energetycznego. Panie przewodniczący, inne pytanie, takie nawiązujące do gazu. Ja tu przypomnę, że my jako operator gazociągów przesyłowych jesteśmy trochę takim beznamiętnym graczem, operatorem. My po prostu przesyłamy gaz i z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia sprawności funkcjonowania naszego systemu chcielibyśmy wiedzieć po prostu kiedy, komu, co przesyłać, żeby móc się przygotować do tego. Mówi pan o przejściowym nośniku energii, jakim jest gaz. Ja słyszałem taki oksymoron ukuty w branży trwale przejściowy. Jak bardzo trwale przejściowy? Na ile ten gaz zostanie z nami? Czy on będzie na tym poziomie zarysowanym przez pana około 40%? To jest całkiem dużo. Versus to, co mamy dzisiaj, czy po 2050 czeka nas wodór, zielona rewolucja i w zasadzie... Znaczy, patrząc z punktu widzenia celu klimatycznego, to ten drugi scenariusz jest w tym momencie najbardziej że tak, oczekiwany, bym powiedział tak. Ja specjalnie użyłem słowa paliwa gazowe, ja specjalnie podkreślam jedną rzecz, że nie dopuszczam myśli o zniknięciu systemów ciepłowniczych, tak samo nie dopuszczam myśli o zniknięciu systemów gazowych. Natomiast kwestia, co będzie w tym przesyłane i my liczymy na to, że to coś, co będzie przesyłane w perspektywie, może będzie, wodorek, będzie coraz bardziej zielone. Śmiem twierdzić, znaczy powiem szczerze, każdy procent zielonego gazu to jest 1% w każdym systemie ciepłowniczym odnawialnej energii, więc to jest dużo. Tak, to nie można sobie tego powiedzieć, że to się nic nie dzieje. Dzieje się to bardzo dużo dla każdego systemu ciepłowniczego. 10% zapisane w polityce energetycznej na 2030 to dla każdego systemu ciepłowniczego, który ma instalację gazową, to jest 10% z tego gazu będzie zielone, co się w bilansie efektywnego systemu ciepłowniczego czy celu ozowego, redukcyjnego również idealnie wpisuje. Okej. Na koniec takie pytanie, panie prezesie, o ten efektywny system ciepłowniczy. Tak z praktycznego punktu widzenia, jaka jest definicja tego efektywnego systemu? No bo nie podałem tej definicji, tak? Na dzisiaj to jest tak, to jest taki system, w którym albo jest więcej niż 75% ciepła z kogeneracji. Węglowej, gazowej, jakiejkolwiek, tak? Albo jest więcej niż 50% ciepła z odnawialnych źródeł energii, albo jest więcej niż 50% ciepła odpadowego, z instalacji przemysłowych i tak dalej, albo jest więcej niż 50% mieszanki tychże trzech technologii. Tychże trzech, czyli ciepła odpadowego. OZE i kogeneracji. OZE i kogeneracji, rozumiem. Panie prezesie, bardzo dziękuję za ciekawe wystąpienia. Jeśli będą jakieś pytania, to pozwolę się skierować do pana prezesa. Za moment chcielibyśmy zaprosić pana prezesa Roberta Kowalskiego, który opowie o bardzo udanej transformacji energetycznej systemu ciepłowniczego w Toruniu, w Grodzie Kopernika, o instalacji już funkcjonującej, już Toruń od paru lat. A pan prezes Kowalski zaraz opowie. Zapraszamy. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Robert Kowalski, PGE Toruń. Tak jak mój przedmówca przed chwilą wspominał i pokazywał mapę taką dotyczącą systemów efektywnych, ciepłowniczych, systemów efektywnych energetycznie. I rzeczywiście ta mapa od wielu lat jest pokazywana na różnych spotkaniach i konferencjach. Widzimy tam czerwone kropki, które stanowią systemy, które są jeszcze nie objęte transformacją i zielone kropki, które są tą transformacją objęte. No my jako Toruń jeszcze 3 lata temu byliśmy tą czerwoną kropką. Dzisiaj możemy pochwalić się, że udało nam się tą transformację z sukcesem przejść. Króciutko Państwu będę chciał właśnie przedstawić ten proces, ale zanim dojdziemy do procesu przedstawiającego transformację, no krótko też przedstawię Państwu, jakiej grupie my dzisiaj funkcjonujemy. Jesteśmy częścią grupy PGE Energia Ciepła, która produkuje i dostarcza ciepło dla Krakowa, Gdańska, Gdyni, Wrocławia, Rzeszowa, Lublina, Bydgoszczy, Kielc, ale również w Toruniu, Zielonej Góry, Gorzowa, Wielkopolskiego Zgierzo i Siechnicy, gdzie funkcjonujemy również jako dystrybutor ciepła. Widzicie Państwo obok w tabeli główne liczby, które jakby znamionują jakby wielkość tej grupy. Dzisiaj możemy powiedzieć, że jesteśmy największą grupą, jeżeli chodzi o biznes ciepłowniczy w naszym kraju i rzeczywiście konsolidujemy te systemy ciepłownicze w ramach tej grupy. Wszystko to jest poczynione po to, aby rzeczywiście doprowadzić do dekarbonizacji ciepłownictwa i aby ta mapa, która była przedstawiana na poprzednich prezentacjach, zaczęła się zazieleniać. Nie tylko była czerwona, tak jak do tej pory przedstawiał to mój przedmówca, prezes Regulski, ale rzeczywiście, żebyśmy realizowali to wspólnie i żeby ta dekarbonizacja jak najszybciej nastąpiła. Tutaj macie Państwo przedstawione na tym slajdzie główne lokalizacje, które wymieniłem wcześniej. Bardzo ważna informacja, od 1 lipca 2021 dojdzie do naszej grupy jeszcze oddział w Szczecinie, więc tak naprawdę nasza grupa związana z ciepłownictwem sieciowym, czyli PGE Energia Ciepła, będzie się powiększała i myślę, że to nie jest ostatnie jakby przejęcie i nie ostatni rozwój tej grupy w naszym kraju, a wszystko po to, żeby właśnie zrealizować te udane transformacje energetyczne, o których Państwu teraz będę mówił. PGE Toruń, to są informacje bieżące, proszę Państwa, jeszcze przed jakby, już po transformacji, przepraszam, czyli już mamy w elektrociepłownię gazową 106 MW elektrycznych, 357,6 MW termicznych, 265 km sieci ciepłowniczej i dostarczamy ciepło do ponad 100 tysięcy mieszkańców. To jest mapa przedstawiająca nam system ciepłowniczy właśnie. My funkcjonujemy na prawej części Torunia. Mówimy o podziale takim naturalnym, gdzie tym podziałem jest rzeka Wisła. Prawobrzeżna część Torunia to jest 80% zurbanizowanej części Torunia i właśnie tam funkcjonuje system ciepłowniczy w Toruniu. Mamy prawie 265 km sieci, ponad 2000 węzłów. Dostarczamy ciepło wraz z malutkim źródełkiem OZE, który stanowi elektrociepłownia biogaz. Ona wykorzystuje ciepło pochodzące ze spalania gazu z wysypiska miejskiego i w dużym stopniu jednak jest już wygaszane, bo to wysypisko jest poddane rekultywacji, natomiast nasza elektrociepłownia zasila w 100% pozostałą część sieci ciepłowniczej. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ decyzja o podjęciu takiej inwestycji, jaką jest nowa elektrociepłownia, no musi być oparta o stabilny rynek ciepła, o zaufanie klientów i nam to udało się zrealizować. Udział w rynku ciepła w Toruniu około 60%, w tej części prawobrzeżnej, o której mówiłem, prawie 70%, 2,5 tysiąca punktów odbioru, ponad 100 tysięcy mieszkańców zasilanych z sieci ciepłowniczej PGE Toruń, wysoki wskaźnik niezadowolności sieci ciepłowniczej, monitorowanie systemów ciepłowniczych za pomocą systemu telemetrii. Wszystkie węzły, proszę Państwa, mamy w tym systemie podłączone i tak naprawdę dzisiaj odbiorca ciepła nie musi nawet wiedzieć nic o zakłóceniach, ponieważ my na tym monitorze widzimy i szybko reagujemy i tak naprawdę efektywnie rozwiązujemy wszystkie problemy, które dotyczą dostaw ciepła do naszych odbiorców. Kompleksowa oferta ciepła, usług okołociepłowniczych oraz programy doradcze dla klientów, wysokie standardy obsługi klienta, opiekunowie dla wszystkich klientów, zasada jednych drzwi i pogotowie ciepłownicze 24 godziny na dobę. Proszę Państwa, to jeszcze jest ważna informacja. W Toruniu, gdy pojawiłem się w 2015 roku przed uruchomieniem
naszej inwestycji. Zostałem naprawdę przygotowaną załogę, która była chętna do podejmowania nowych wyzwań, nie bała się tych wyzwań i rzeczywiście kompetentna załoga tutaj też jest bardzo ważna przy podejmowaniu takich decyzji i realizacji takich projektów. Do 2017 roku ciepłownia węglowa, no główny produkt ciepło, no i dylemat, co robić, ponieważ musimy spełnić wymogi nowej dyrektywy ED o emisjach przemysłowych i tak naprawdę mamy tylko i wyłącznie produkt ciepła, który jeżeli byśmy podejmowali inwestycje, to na ten produkt musielibyśmy przenosić wszystkie koszty związane z tą inwestycją. A od marca 2017 roku już wysokosprawna, kogeneracyjna elektrociepłownia gazowa, spełniająca wszystkie wymogi środowiskowe, również te nowe, wynikające z dyrektywy BREF-BAT. No i produkcja ciepła, ale również i energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. Tego nie było w Toruniu przez wiele, wiele lat. Wielu energetyków, którzy wcześniej pracowali w Toruniu, zawsze marzyło o kogeneracji i rzeczywiście udało nam się to zrealizować dzięki tej inwestycji. Dzięki zastąpieniu kotłów węglowych nową elektrociepłownią gazową obniżony został średnio o 90% poziom emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów, co też jest jakby ważne z punktu widzenia również i społecznej akceptowalności tego projektu, no bo każdy z nas chciałby oddychać czystym, świeżym powietrzem. Krótka taka fotorelacja z tej inwestycji. Proszę Państwa, gdy w 2015 roku rozpoczynaliśmy tą inwestycję, to widzicie po lewej stronie zdjęcie takiego zielonego pola, bo rzeczywiście, no można by powiedzieć, tak jak w piosence Golców, tak, tu kiedyś było ściernisko, teraz będzie San Francisco. W tym przypadku rzeczywiście tu było zielone pole, a teraz jest elektrociepłownia gazowa. Jedna z najnowocześniejszych elektrociepłowni w Polsce, tak jak powiedział tutaj pan Szymon. Na następnym zdjęciu widzicie Państwo już kilkumiesięczny efekt naszych prac, tego zespołu projektowego. My pracowaliśmy na tej budowie 7 dni w tygodniu. Rzeczywiście akurat ten okres przełom 15-16 roku też sprzyjał nam, ponieważ była bardzo słaba zima, nie było mrozów, więc mogliśmy sobie pozwolić na pracę bardzo intensywną i te wszystkie urządzenia bardzo szybko pojawiały się na naszej elektrociepłowni. Kolejne zdjęcia, styczeń, luty, spadającym lekko do hangaru jakby turbin słoneczkiem. Widzicie dostawę turbin gazowych. No i poniżej na dwóch zdjęciach jest pierwsze jakby uruchomienie kotłów wodnych. Zawsze dla projektantów, ale też dla budowniczych i też dla osób, które nadzorują taki projekt, bardzo ważny jest ten pierwszy dym z komina przy rozruchu nowej elektrociepłowni. To nastąpiło w grudniu 2016 roku. Styczeń, marzec 2017, 3 miesiące tylko tak naprawdę, proszę Państwa, rozruch nowej instalacji. Tu bardzo ważna informacja, my musieliśmy ten rozruch prowadzić przy kontynuowaniu dostaw ciepła z ciepłowni węglowej do systemu ciepłowniczego. Nasi odbiorcy nie mogli zauważyć tego, że mamy jakieś przerwy w dostawach ciepła, więc tak naprawdę wykorzystywaliśmy również ciepłownię węglową i prowadziliśmy w tym samym czasie rozruch, wykorzystując do tego również system ciepłowniczy i sieć ciepłowniczą, więc to tutaj skoordynowanie prac służb ruchowych było tutaj kluczowe. 27 marca 2017 roku otrzymanie koncesji na wytwarzanie ciepła energicznego z nowej elektrociepłowni gazowej. Proszę Państwa, porównując te daty, to jest 21 miesięcy. 21 miesięcy od pozyskania decyzji o pozwoleniu na budowę do uruchomienia komercyjnego nowej elektrociepłowni w Toruniu. Rzeczywiście bardzo intensywna praca, bardzo wymagająca, ale jednocześnie przynosząca dużo satysfakcji, bo każdy nowy element, każde nowe urządzenie, rzeczywiście to była radość wśród wszystkich wykonawców, którzy tam pracowali. Ja mogę tylko Państwu uświadomić, że tam było ponad 40 firm podwykonawczych w jednym czasie z 10 krajów i koordynacja tego zespołu projektowego wymagała rzeczywiście dużego zaangażowania naszych pracowników PGE Toruń. Tutaj jeszcze też ważna informacja przy tym slajdzie. My mieliśmy decyzję środowiskową, która automatycznie po uruchomieniu nowej elektrociepłowni gazowej wyłączała nam ciepłownię węglową.
Ja uważam z perspektywy jakby doświadczeń, że to jest najlepsze rozwiązanie, czyli tak zwane zero-jedynkowe rozwiązanie. Nie bawimy się już węgiel, definitywnie kończymy z tym paliwem, uruchamiamy nową elektrociepłownię gazową, zasilaną niskoemisyjnym paliwem gazowym, który przyniosi nam naprawdę dużo, dużo korzyści. Zresztą zaraz Państwo też zobaczycie na kolejnych slajdach. Bardzo ważny element przy takiej budowie, przy takim projekcie jest gazociąg, tak? I tutaj jesteśmy akurat na konferencji organizowanej przez Gaz-System, więc ta współpraca z Gaz-Systemem była również od początku tego projektu. Widzicie Państwo na tym slajdzie mapę prowadzenia jakby gazociągu przez trasę, przez trzy gminy, przez gminę Toruń, przez gminę Lubicz, przez gminę Łysomice. Natomiast pierwotnie można było powiedzieć, dlaczego nie poprowadzono tego gazociągu tylko przez gminę Toruń. Proszę Państwa, to były tereny najbardziej zurbanizowane, więc najwięcej problemów i różnych problemów związanych ze służebnościami, z własnościami, by nam generowała ta trasa, więc podjęliśmy decyzję o tym, żeby gazociąg poprowadzić terenami rolnymi, nieużytkami i też obszarami leśnymi. To wymagało oczywiście zaangażowania również i mojego bezpośredniego w rozmowy z gminami Łysomice, gminami Lubicz, aby zmienić plany zagospodarowania przestrzennego w tych gminach. Udało się to zrobić zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i uruchomić gazociąg zgodnie z tymi kamieniami milowymi, które sobie tutaj założyliśmy. Tu macie Państwo też krótkie taką fotorelację właśnie z budowy tego gazociągu. Dostawa gazu 22 czerwca 2016 roku zawarcie umowy z PNIG-iem na dostarczenie paliwa gazowego. Pierwsza umowa obejmuje tylko rozruch, a druga kontrakt już na dostawy gazu komercyjnego. To była umowa trzyletnia. Od stycznia 2020 roku dostawcą gazu dla toruńskiej elektrowni jest PGSA, który bardzo mocno rozbudowuje ten know-how i tą wiedzę w swoich strukturach i myślę, że bardzo skutecznie to robi. Jest dzisiaj dla nas najlepszym moim zdaniem dostawcą. Wiem, co mówię, bo rzeczywiście potrafię porównywać tą dotychczasową umowę, którą mieliśmy z PNIG-iem, a tą, którą mamy teraz z PGSA, z Departamentem Handlowym. Elektrociepłownia gazowa, dane techniczne, to już jakby nie będę powtarzał co do mocy elektrycznej, natomiast bardzo ważna informacja, proszę Państwa, to jest czas rozruchu tej elektrociepłowni, to jest 10 minut. Gdy branżyści porównują jakby sobie dzisiaj rozruch elektrociepłowni węglowej i też innych elektrociepłowni, to 10 minut start od tak zwanego naciśnięcia guzika do osiągnięcia pełnej mocy nominalnej, to jest naprawdę bardzo duża zaleta takich elektrociepłowni gazowych, jak tu przedstawiamy i wszystkich, które będą za chwilę budowane. To jest najbardziej moim zdaniem efektywny i elastyczny źródło, które może wspomagać jakby pracę naszego systemu elektroenergetycznego. Ważna też informacja dla dystrybutorów ciepła. My posiadamy również akumulator ciepła, który pracuje w okresie przejściowym i w okresie letnim. Ten akumulator ciepła jest wykorzystywany właśnie głównie latem. Pojemność czynna tego akumulatora to jest 12 tysięcy metrów sześciennych. Sieć ciepłownicza w Toruniu ma pojemność około 24 metrów sześciennych, więc stanowi ona ta pojemność akumulatora około połowy pojemności całej sieci ciepłowniczej. Gazociąg, o którym wcześniej mówiłem, to jest długość około 10 km. No i cztery kotły wodne szczytowe, które są dwupaliwowe, gaz, olej o mocy 30 MW każdy. Dla obciążenia szczytowego właśnie zimą jako tak rezerwa, bo tak naprawdę głównym głównym urządzeniem, które produkuje ciepło i energię elektryczną w kogeneracji, są turbiny gazowe i odzysnicowe kotły wodne, które Państwo widzicie na przedstawionej wizualizacji naszej elektrociepłowni. Króciutko schemat jakby pracy i schemat produkcji takiej tej elektrociepłowni gazowej. Proszę Państwa, głównie produkcja energii elektrycznej i ciepła odbywa się w turbinie gazowej, w tej części elektrycznej.
produktem ubocznym tej produkcji energii elektrycznej są gazy spalinowe, które wykorzystujemy do podgrzewu ciepła sieciowego poprzez kotły odzyskicowe. Kotły odzyskicowe mają jeszcze dodatkowe palniki spalania, które jakby uruchamiamy. Jest to tak zwane dopalanie i podnosimy w ten sposób na każdym z kotłów odzyskicowych moc cieplną prawie dwukrotnie. Dzięki temu jakby zapewniamy dostawy ciepła dla całego systemu ciepłowniczego. Jest akumulator ciepła, który w momentach właśnie pracy jakby nominalnej turbin gazowych przy najlepszej sprawności, przy najlepszych efektach jakby środowiskowych jest wykorzystywany do podnoszenia tej efektywności całego systemu ciepłowniczego. Mamy również te cztery kotły szczytowe, których ramiamy bardzo krótko, w takich jak naprawdę ekstremalnych temperaturach zimowych. Tu ważna informacja, ta elektrociepłownia właśnie została stworzona jakby pod ten rynek ciepła, który Państwu wcześniej przedstawiałem, czyli tak naprawdę wychodzimy od stabilnego rynku ciepła, którego mamy perspektywy rozwoju i pod to jakby budujemy naszą elektrociepłownię, a nie odwrotnie, tak jak kiedyś zazwyczaj było, gdzie dzisiaj mamy problemy z przewymiarowanymi ciepłowniami, elektrociepłowniami. Korzyści takiej elektrociepłowni dla odbiorców. Proszę Państwa, no, już wielokrotnie już o tym mówiłem, ale tylko podsumowanie, długofalowe bezpieczeństwo dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia, optymalizacja pracy sieci i też cen ciepła dla odbiorców, bo rzeczywiście produkcja ciepła w samej ciepłowni węglowej była nieefektywna i jednocześnie była narażona na duże koszty środowiskowe. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego jest o prawie 20-30% wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni. No i poprawa energetyczna, bezpieczeństwo energetycznego miasta i regionu, stabilizacja systemu elektroenergetycznego. I to, o czym mówił przed chwilą pan prezes Regulski, efektywny system ciepłowniczy w Toruniu. Wreszcie mogliśmy dzięki temu skorzystać z dotacji różnych NFOŚ-u i ZIT-u i realizacji na rzecz klientów wielu modernizacji sieci ciepłowniczej i rozwoju tej sieci ciepłowniczej. Dzisiaj, nie mając systemu efektywnego energetycznego, nie możemy z tego skorzystać. Rzeczywiście to też jest dużym ograniczeniem dla wielu, wielu przedsiębiorstw. Korzyści środowiskowe, proszę Państwa, no na tym w tej tabeli wygląda wyraźnie to i widzicie Państwo prawie ponad 90% obniżenie poziomu emisji tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów. W poprzedniej rzeczywistej emisji na ciepłowni węglowej mieliśmy naprawdę potężne wartości. Zobaczcie Państwo na tym szarym tle, gdzie to wygląda, jakie powinniśmy spełnić wymogi w zakresie dyrektywy IED. A jakie mieliśmy rzeczywiste emisje, a jakie dzisiaj osiągamy emisje w przypadku produkcji ciepła i energii elektrycznej z elektrociepłowni gazowej. No i bardzo ważna też informacja, my produkując ciepło w ciepłowni węglowej produkowaliśmy jednocześnie około 30 tysięcy ton żużla i popiołów rocznie. Wywoziliśmy to na składowisko popiołów. No dzisiaj jest to bezodpadowa produkcja ciepła i energii elektrycznej. Dwa ostatnie slajdy, które mam dla Państwa, pokazują jakby też proces pracy naszej elektrociepłowni z wykorzystaniem akumulatora ciepła. Jest to dosyć ważne urządzenie. Myślę, że wiele dzisiaj przedsiębiorstw, które dostarcza ciepło do sieci ciepłowniczej, myśli o wykorzystaniu akumulatora ciepła właśnie w takim okresie letnim, przejściowym. No my mamy turbinę, która ma moc na poziomie taką nominalną i najbardziej efektywną, na poziomie 42-45 MW. Widzicie Państwo te czerwony wykres, gdzie pokazujemy potrzeby cieplne naszego systemu ciepłowniczego na poziomie 25-26 MW. Więc mielibyśmy pracę tej turbiny na takim nieefektywnym jakby wielkościach, więc aby wykorzystywać ją w sposób optymalny, ona produkuje ciepło i energię elektryczną przez kilka godzin dziennie, a jednocześnie ładując akumulator ciepła. W przypadku jakby już naładowania tego akumulatora turbina jest wyłączana. Mamy kontrakt z dostawcą tej turbiny na 300 wyłączeń i włączeń takiej turbiny rocznie i ten akumulator jest rzeczywiście wykorzystywany optymalnie, a jednocześnie efektywnie wykorzystywana praca tej turbiny. Na tym wykresie widzicie Państwo takie piki ładowania akumulatora, jednocześnie wykres pracy takiej turbiny gazowej, która pracuje w tych najbardziej optymalnych również z punktu widzenia cen energii elektrycznej na rynku bilansującym, ponieważ wyłączamy ją w momencie, gdy te ceny i ta dolina cenowa na tym rynku energii elektrycznej najczęściej w okresach nocnych jest najniższa. Wówczas turbina jest wyłączona,
dostarczamy ciepło z akumulatora ciepła, który wcześniej był ładowany przez tą turbinę. To tyle, jeżeli chodzi o moją krótką prezentację. Ja życzę oczywiście wszystkim jak najszybszych decyzji dotyczących transformacji energetycznej. Wiem, że wielu branżystów i wielu władz miejskich nam zazdrości tej inwestycji. No i kibicuję im, żeby te decyzje jak najszybciej były podejmowane. Dziękuję bardzo. Dzień dobry raz jeszcze, panie prezesie, bardzo dziękuję za tą ciekawą, inspirującą, chciałoby się powiedzieć, prezentację. Rzeczywiście ona robi bardzo duże wrażenie. Myślę, że Toruń chyba jest na tle Europy jedną z w ogóle nowocześniejszych elektrociepłowni i systemów. Dla mnie szczególne wrażenie zrobiła ta kwestia tych 10 minut. To niesamowite, żeby taka wielka, ogromna instalacja zasilająca jedno z większych miast w Polsce przecież w tak krótkim czasie dochodziła do pełnej mocy, także to ogromne wrażenie na mnie zrobiło. I druga kwestia, to o czym pan mówił na końcu, o tej redukcji tych 35 tysiącach bądź tych normach, no też przepaść jest ogromna, od bardzo dużej skali do prawie niczego, do takich śladowych ilości. To prawda, wie pan, w 10 minutach ja wspomniałem, bo my mówimy o operacji tej jednej turbiny z przysłuchaniem. My możemy uruchomić w 10 minut obie maksymalną moc, jak naszej elektrociepłowni, 100 MW elektrycznych, ładować ten akumulator nie przez 8 godzin, a na przykład przez 3-4 godziny, dostarczając systemu elektroenergetycznemu 100 MW elektrycznych. Rozumiem. Panie prezesie, pozwoli pan na parę pytań. Ja sobie tu przygotowałem. Raz jeszcze przypominam, jeśli państwo mają jakieś pytania, to zachęcamy do składania za pośrednictwem właśnie tejże poczty elektronicznej, z której dostali państwo zaproszenie na dzisiejszą imprezę. Takie pytanie z punktu widzenia w zasadzie każdego inwestora i człowieka, prezesa, rady nadzorczej, zarządu, o sens każdej decyzji gospodarczej, o opłacalność tejże inwestycji. Jakby pan mógł trochę przybliżyć nam tutaj te cyfry, bądź jakoś to skomentować. Jaki był koszt toruńskiej inwestycji, jaka jest opłacalność, jak pan ocenia tutaj te kwestie właśnie inwestycyjno-finansowe, stopa zwrotu i tak dalej. Tak naprawdę no, mówimy o inwestycji, która była realizowana, rozpoczynana w 2015 roku. Wiemy, że dzisiaj realia są trochę inne. Tak? Całkowicie zmienił się rynek wykonawców, zmienił się rynek dostawców usług, dostawców materiałów. Wtedy tę inwestycję szacowaliśmy na 550 milionów i za tyle ją zrealizowaliśmy. Dla nas było ważne, aby utrzymać budżet i utrzymać harmonogram uruchomienia tej inwestycji, czyli te 21 miesięcy. Udało nam się to zrobić w 100%, więc tak naprawdę rzeczywiście duży, duży sukces całego zespołu projektowego. Na korzyści. No, korzyści były przedstawiane przeze mnie na tej prezentacji. Proszę państwa, największe korzyści chyba dotyczą środowiska, czyli naprawdę każdy z nas chce oddychać tym czystym powietrzem. Kwestia naszego zdrowia. Tak, oczywiście. No i nie tylko środowisko, ale też długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne. Długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne. Długoterminowe bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców całego miasta. Rozumiem. Pytanie o koncepcję Green Dealu, Zielonego Ładu, tego pojęcia, które jest mocno forsowane, promowane przez Unię Europejską, przez strategię, przez regulacje. Jak to wpływa na działalność PGE Toruń, taką bieżącą i bardziej strategiczną? No my chyba jesteśmy rzeczywiście takim dobrym przykładem realizacji tej polityki. Tak, jesteśmy w największej, moim zdaniem, grupie energetycznej, no w największej grupie, jednej z największych grup energetycznych w Europie, w PGE, która wyraźnie postawiła na dekarbonizację ciepłownictwa i tutaj trzeba naprawdę podejmować jak najszybsze decyzje. Zresztą to też świadczy te wypowiedzi pana prezesa Regulskiego, że rzeczywiście wszyscy czekają na te decyzje. Nasze
przykład stworzenia systemu efektywnego energetycznego w Toruniu. Możliwość korzystania potem ze środków unijnych na modernizację, na rozwój tego systemu ciepłowniczego i jednocześnie spełnienie wszystkich wymogów środowiskowych, które dotyczą jakby takiej elektrociepłowni, no pokazuje, że to jest kierunek właściwy, który obraliśmy jakby w PGE. Tak będziemy też chcieli realizować pozostałe inwestycje w naszej grupie. Natomiast bardzo ważna też jest to, co dzisiaj się dzieje z tymi emisjami, z kosztami emisji, tak? Czyli tak naprawdę uruchomienie elektrociepłowni gazowej w Toruniu spowodowało, że emisje zostały obniżone o 50-60%, emisje CO2 produkujące ciepło zostały obniżone o 50-60%. Na początku jeszcze roku na poziomie 20 euro, a dzisiaj mamy na poziomie 50 euro, no to świadczy to, że rzeczywiście kierunek również w zakresie optymalizacji kosztowej był słuszny. Panie prezesie, takie pytanie z punktu widzenia, bo tutaj znowu muszę pochwalić, każdy z nas ma jakieś doświadczenie z inwestycjami infrastrukturalnymi i ten założony timing i budżet i zmieszczenie się w zasadzie w punkt, no, to naprawdę jest niekłamany szacunek nas wszystkich tutaj. I trzy takie, nie chcę tutaj z angielska używać różnych modnych sformułowań, ale trzy rzeczy, które moglibyśmy wynieść jako inwestorzy, jako project managerowie, trzy rzeczy, które powinniśmy zrobić, może trzy rzeczy, których powinniśmy uniknąć właśnie z pana praktycznego doświadczenia, bo z drugiej strony pewnie raz, dwa razy w życiu się robi taką transformację. Nie jest to rzecz taka ciągła, którą człowiek robi na co dzień, więc tym bardziej się udało to zrobić tak, jak zaplanowano, no to czego moglibyśmy się nauczyć od pana, od Torunia? No ja zakładam, że raz w Toruniu się taką transformację zrobiła, że ja raz w życiu jej nie zrobiłem. Myślę, że jeszcze kilka projektów przede mną. Pewnie tak. Natomiast rzeczywiście, proszę państwa, no chyba najważniejsza decyzja to jest uzyskanie pozwolenia na budowę i decyzji środowiskowej. To, co ja powtarzałem, ja jestem osobą, która uważa, że powinniśmy krótką decyzję dotyczącą zamknięcia poprzedniej ciepłowni węglowej podejmować, nie utrzymywać takiego sztucznego bytu. I w naszym przypadku decyzja środowiskowa wyraźnie o tym mówiła, czyli uruchomienie nowej elektrociepłowni gazowej powoduje wyłączenie automatyczne ciepłowni węglowej, nie utrzymywanie tego i nie trwanie w jakimś takim miksie energetycznym, który do niczego by nie prowadził. Czyli jakby objęcie jednego kierunku, tak i w tym kierunku podążanie. Taka konsekwencja, tak? Tak, taka konsekwencja. Ta decyzja o pozwoleniu na budowę też jakby uruchomiła cały proces projektu budowlanego i wszystkich prac jakby podwykonawców. Drugim ważnym czynnikiem no, jest zespół projektowy, czyli stworzenie naprawdę grupy ludzi, którzy są zaangażowani, którzy czują presję jakby, może nie presję, ale czują satysfakcję z wykonywanej pracy, tak i z pełnionych jakby obowiązków. I oni też razem cieszą się wszystkimi sukcesami, tymi drobnymi nawet. I to rzeczywiście udało się też w Toruniu stworzyć taki zespół. Ja przypomnę, prawie 40 podwykonawców, 10 krajów pracowało na tym projekcie i ten zespół trzeba było koordynować, rzeczywiście nim umiejętnie zarządzać. No i ostatni taki element bardzo ważny to jest budowanie takiej społecznej akceptowalności, czyli właściwa komunikacja tego projektu, tej transformacji energetycznej, żeby ta społeczna akceptowalność wśród lokalnej społeczności była. My nawet mieliśmy takie przypadki, że wyłączaliśmy na kilka dni całą ciepłownię i dostawy ciepła dla całego miasta i nie mieliśmy żadnych negatywnych komunikatów ze strony mieszkańców, ponieważ oni byli po prostu transparentnie o tym informowani, wiedzieli do czego dążymy, że to jest tak naprawdę dla nich projekt, dla nich ta inwestycja jest realizowana, dla ich czystego powietrza i dla ich bezpieczeństwa energetycznego na wiele, wiele lat. A trzy rzeczy, panie prezesie, których może powinniśmy unikać albo robić mniej, jeśli mogę w ten sposób zapytać? No, trudno mi jest dzisiaj powiedzieć, co w tym projekcie, żeby unikać jakby takich rzeczy. Ja jestem jednak osobą frontową, bardzo mocno frontową. Ja na tym projekcie byłem rzeczywiście od poniedziałku do niedzieli i byłem tam wśród tych pracowników. Dzisiaj rzeczywiście wiele firm wychodzi z założenia, że podpisujemy umowę
pod tak zwany klucz i nie interesujemy się tym, co się tam dzieje. Natomiast tego powinniśmy unikać. Musimy wiedzieć, co się dzieje na każdym etapie projektu i być tam wewnątrz tego zespołu projektowego. Tak, jak najbardziej. Okay. Rozumiem. Panie prezesie, no bardzo dziękuję raz jeszcze tutaj. Obyśmy więcej mieli Toruniu w Polsce i czystego powietrza i efektywnych systemów ciepłowniczych, o których mówił prezes Regulski. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zaprosić Państwa tutaj na krótką przerwę. Widzimy się o godzinie 11.20, a kolejnym prelegentem będzie pan Piotr Gołąb ze Stowarzyszenia na Rzecz Efektywności imienia profesora Krzysztofa Żmijewskiego. Także pozostańcie Państwo z nami i zapraszamy po tej krótkiej przerwie kawowej. Dziękujemy.
Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Gołąb. Zostałem poproszony o przedstawienie w zarysie, co należy zrobić, żeby zaprojektować i wybudować ciepłownię gazową, taką gminną, która zastąpić może kotły węglowe. Dlaczego ja? No, mam pewne doświadczenie, około 40 lat pracy w energetyce zawodowej i systemowej. Popełniłem, jak to się mówi, parę ciekawych rzeczy, to znaczy nadzorowałem budowę pierwszej w Polsce turbiny gazowej w elektrociepłowni Wizów, potem była następna w elektrociepłowni Zakrzów. Zmodernizowałem ileś tam systemów ciepłowniczych, ale nie bardzo się chcę chwalić, bo to nie o to chodzi. Dlaczego gaz? Dlatego, że to jest bardzo prosta konfiguracja. Paliwo, gaz ziemny, dawna nazwa GZ50. Nieliczny personel, bo to jest też ważny składnik kosztowy. Relatywnie niskie koszty eksploatacji. Duża elastyczność pracy i relatywnie niska emisja. Czyli wydawałoby się, że jest wszystko to, co potrzeba. Tu macie Państwo dla przykładu podane emisje obiektu rzeczywistego. Jak widać, one są znacząco niższe niż to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na węglu. Teraz przed podjęciem decyzji o budowie takiej ciepłowni trzeba zadać sobie parę pytań. Po pierwsze, jaki typ kotła? Czy przepływowy, czy pojemnościowy? Kocioł przepływowy ma szereg zalet, ale najważniejsze jego cechy to jest mała pojemność wodna, małe rozmiary, ale za to szybki rozruch, bardzo mała bezwładność cieplna, duża wrażliwość na zmiany przepływu i relatywnie wysoka temperatura spalin, co się przekłada na niższą sprawność. Kotły pomieniówkowe, które mają dużą pojemność wodną, dużą bezwładność cieplną, małą wrażliwość na fluktuację przepływu z racji swojej objętości, no i można uzyskać niższe temperatury spalin. Jaki typ kotła trzeba wybrać? Istotne są parametry kotłów. Powierzchnia wymiany ciepła 35 m kwadratowych na megawatt. Dla kotła przepływowego maksymalna temperatura spalin około 20 stopni wyżej niż temperatura wody na wylocie. Obciążenie dla kotła pomieniówkowego jest znacząco niższe, bo obciążenie komory spalania około 0,5 MW na metr sześcienny. Obciążenie powierzchni wymiany ciepła na poziomie 300 kW na metr sześcienny. Obciążenie pojemności wodnej też około 300 kW na metr sześcienny. W tej chwili budowa kotłowni bez ekonomizera jest grzechem straszliwym, dlatego że ekonomizer pozwala nam zabrać i wykorzystać ciepło, które spaliny niosą ze sobą do atmosfery. Jakie istotne są parametry, żeby był ekonomizer sprawny i spełniał swoją rolę jak najlepiej? Po pierwsze, przepływ wody musi być taki sam jak dla kotła. Przepływ wody musi być szeregowy, czyli woda sieciowa płynie najpierw przez ekonomizer, a potem przez kocioł. I tutaj następny punkt bardzo ważny, żeby maksymalna temperatura spalin była co najwyżej o 5 stopni wyższa niż woda na wlocie do ekonomizera. To jest warunek możliwy do spełnienia. Znam kilka miejsc, gdzie takie ekonomizery pracują. Natomiast dostawcy kotłów twierdzą, że to jest nieopłacalne, że to jest za drogie. Nie jest to tak do końca prawda. Materiał na taki ekonomizer musi być stal kwasoodporna, dlatego że spaliny i skropliny, które powstają ze spalin, mają odczyn kwaśny. Tu jest przykładowy ekonomizer za kotłem 8 MW, z tym, że jest to ekonomizer z pełnym przepływem spalin i częściowym przepływem wody. Na takie podłączenie ekonomizera
musi być wykonane z pompą, dlatego że pompa pozwala na pokonanie oporów przepływu wody przez ekonomizer, przez jego rurki. Tu jest przykład ekonomizera z pełnym przepływem wody sieciowej. Jak widzicie Państwo, jest inna konstrukcja. Jest on mniejszy, ale jednocześnie ma większą moc. Tamte ekonomizery mają moc około 380 kW. Ten ma 0,9 MW. Następnym punktem, jaki trzeba wybrać, to jest palnik. Cechy dobrego palnika to jest po pierwsze modulacja minimum 1 do 10. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli moc nominalna palnika jest na przykład 10 MW, to on może pracować stabilnie z mocą 1 MW. Pomiar tlenu w spalinach. Obowiązkowo, dlatego że jest to jednocześnie pomiar sprawności kotła. Silnik wentylatorowy z falownikiem, dlatego że ilość powietrza, która jest dostarczana do kotła, musi być dokładnie taka, jaka jest potrzebna do spalania. Ani więcej, ani mniej. Następna cecha bardzo istotna. Zimna konstrukcja przed płomieniem. To znaczy, że te części, które wystają, że tak powiem, z kotła, muszą być zimne, żeby... Prosta jest metoda sprawdzenia. Jeżeli możemy dotknąć ręką, to już jest dobrze. Tu jest przykład palnika starego typu. Jak widzicie Państwo, ten palnik jest zużyty, wykazuje duże ogniska korozji. To jest efekt tego, że ta dysza jest cały czas omywana płomieniem. A tu jest przykład palnika już nowej generacji, który jest właśnie tym palnikiem zimnym, ma modulację 1 do 10 i ma pomiar tlenu w spalinach. To jest moduł, który przelicza zawartość tlenu w spalinach na nastawy wentylatora. A ten taki element czarny wiszący, to jest właśnie serduszko palnika, to są dysze. Zwróćcie Państwo uwagę, że to jest kilka dysz ułożonych dookoła po obwodzie. Natomiast ta tarcza, która na poprzednim palniku była w płomieniu, tu jest jeszcze przed płomieniem. Ta tarcza ma bardzo ważną rolę. Ona powoduje odpowiednie zawirowanie powietrza, a w konsekwencji zawirowanie spalin i pozwala na osiągnięcie bardzo niskich poziomów emisji tlenków azotu. Tu są przykłady z zrzutów z ekranu, jak wygląda praca palnika starego typu, bez automatyki i palnika tej nowej generacji. Jak Państwo widzicie, ten palnik nowej generacji pracuje płynnie, nie ma takiej dużej ilości wyłączeń. Każde wyłączenie to jest strata energii, dlatego że kocioł się wystudza i potem go trzeba na nowo ogrzać. Najlepiej jest, jeżeli kocioł pracuje cały czas stabilnie z mocą co najmniej minimalną. Bardzo ważnym elementem każdej ciepłowni jest stacja przygotowania wody. Być może jest to mój konik, ale uważam, że im lepsza woda, tym dłużej taka instalacja będzie pracowała. Jest to element, który nie jest tak dobrze propagowany przez producentów kotłów. Z niewiadomych dla mnie przyczyn, z niepojętych, dlatego że woda, którą można dostarczyć do systemu ciepłowniczego w dobrej, nowoczesnej stacji przygotowania wody, jest lepsza niż ta, którą się kupuje w sklepach jako wodę demineralizowaną do akumulatora. Natomiast producenci kotłów, i to praktycznie wszyscy,
zalecają parametry gorsze niż można w rzeczywistości osiągnąć. Jestem zwolennikiem stacji przygotowania wody z elementami odwróconej osmozy. Jest to bardzo dobra instalacja i ekologiczna, dlatego że praktycznie nie ma w niej chemii. To, co ze stacji trzeba usunąć, to są zanieczyszczenia, które przyniosła ze sobą woda. Koszty takich stacji są w tej chwili relatywnie niskie. Koszt stacji na wydajność około 2 MW to jest na poziomie 30-40 tysięcy złotych. To naprawdę nie są duże pieniądze. O, przepraszam. Coś mi się tutaj... Następnym elementem, o którym należy powiedzieć, to jest odgazowywacz. W kotłowniach i ciepłowniach komunalnych, szczególnie w okresie przejściowym i w okresie letnim, jest duży problem z odgazowaniem wody. Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Temperatura wody, która wychodzi z ciepłowni do sieci, jest niższa niż 105 stopni. Natomiast po to, żeby dobrze odgazowywać wodę, temperatura wody musi być co najmniej 105 stopni. I tutaj znowu to nie jest żaden wymysł, to jest zwykła fizyka. Po prostu w temperaturze 105 stopni jest zerowa rozpuszczalność tlenu w wodzie. I to jest cała tajemnica. Po to, żeby obniżyć temperaturę odgazowania, można zastosować albo odgazowywacz próżniowy, taki jaki tu jest na zdjęciu. Natomiast od paru lat są produkowane w Polsce odgazowywacze wodorowe, które są jeszcze mniejsze i mają jeszcze niższą temperaturę pracy, bo ten odgazowywacz próżniowy musi mieć temperaturę na poziomie 55 stopni, żeby nastąpiło pełne odgazowanie. Natomiast w odgazowywaczu wodorowym wystarczy gdzieś plus 10 stopni. I jeszcze teraz kolejna rzecz, która jest bardzo istotna. Bardzo wielu projektantów, a praktycznie mogę powiedzieć, że wszyscy, projektują kotłownie gazowe tak, jak kiedyś w latach 70. projektowano kotłownie węglowe. To powoduje, że jest to układ bardziej skomplikowany, mniej elastyczny i mniej sprawny przez to. Tu jest taki podstawowy schemat ciepłowni gazowej. Jak Państwo widzą, są dwa kolektory. Kolektor wlotowy i kolektor wylotowy. Jest naprawdę niewiele ciepłowni gazowych, które są budowane w ten sposób, żeby były dwa kolektory, a jedynym elementem regulacyjnym temperatury w tym przypadku jest zawór trójdrogowy, tutaj oznaczony takim kolorem pomarańczowym. Kolektor taki to wygląda w ten sposób. Tu jest akurat zrobiony na 4 kotły. A co zrobić, jeżeli chcemy podłączyć agregat generacyjny gazowy? Ano po prostu ten sam rozdzielacz montujemy wymiennik, tak samo jak kocioł. W układzie ciepłowni nie zmienia się wiele, natomiast agregat może pracować na takich parametrach, na jakich chcemy. A najlepiej, żeby pracował na parametrach optymalnych. Chcemy podłączyć panele słoneczne, które umieścimy na dachu, żeby mieć zielone ciepło. Proszę bardzo, robimy to w identyczny sposób. Wymiennik ciepła tak samo jak kocioł, równolegle do istniejących kotłów. Jak widać, jest to układ bardzo prosty, a jednocześnie bardzo elastyczny. No i teraz, co można osiągnąć właśnie stosując te wszystkie triki, te wszystkie
rzeczy, o których mówiłem. Ano, proszę Państwa, wystarczy spojrzeć na te podkreślone na żółto pola. To jest to jednostkowe zużycie gazu na gigadżula. 23-24 normalne metry sześcienne. Dla porównania zużycie 27 metrów sześciennych na gigadżula odpowiada sprawności 100% według ciepła właściwego, według kaloryczności gazu. Czyli według polskiej normy i gdybyśmy liczyli sprawność takiego kotła, to on ma powyżej 100% sprawności, ale to nie jest żadne perpetuum mobile, po prostu ta metoda obliczania sprawności nie uwzględnia wykroplenia i ochłodzenia skroplin ze spalin. Jakie oczekiwane parametry? Ano właśnie, jednostkowe zużycie gazu na produkcję nie powinno być większe niż 25,5 normalnego metra sześciennego na gigadżula. Znam z autopsji takie nowe, wybudowane 2-3 lata temu ciepłownie, gdzie zużycie jest na poziomie 29-30 normalnych metrów sześciennych, a są to naprawdę nowe obiekty. Jednostkowe zużycie energii elektrycznej na przesył na poziomie 3,5 kWh na gigadżula, czyli też niewielki. Jednostkowe zużycie wody uzupełniającej to już są kropelki na poziomie pojedynczych litrów na gigadżula. Emisja CO2 nie większa niż 54-55 kg na gigadżula. NOx, jak Państwo widzą, niziutkie, na poziomie 0,31. Pyłu bardzo niewiele. Skąd się bierze pył w kotłowni gazowej? Ano, palnik zaciąga pył z otoczenia. Jeżeli ciepłownia jest zlokalizowana blisko na przykład dużego skrzyżowania, no to ten pył w spalinach będzie, ale to nie będzie pył powstały ze spalania paliwa, tylko zaciągnięty przez palnik z otoczenia, z powietrza. Dobrze wyregulowany palnik daje zerową emisję tlenku węgla. Być może nie jest to emisja zerowa, ale na poziomie dokładności odczytów przyrządów pomiarowych. Emisja tlenku siarki może być zbliżona do zera, ale wszystko zależy od zawartości związków siarki w gazie. Na to nie mamy żadnego wpływu. Także nie mamy wpływu na emisję pyłu i nie mamy wpływu na emisję tlenku siarki. Mamy wpływ na CO2, NOx-y i CO. No i jeżeli Państwo macie jakieś pytania co do konfiguracji, jak dobrze ją skonfigurować, zapraszam do pytań, do przesyłania pytań na adres mailowy. Dziękuję. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za plastyczną, praktyczną i taką przejrzystą prezentację właśnie oczami praktyka, oczami ktoś, kto projektował, budował, nadzorował tego typu instalacje gazowe. I w związku z tym mam parę pytań do pana, jeśli pan pozwoli. Oczywiście możecie państwo na bieżąco kontaktować się z nami za pośrednictwem tego maila, z którego wysłaliśmy państwu zaproszenie na dzisiejszą imprezę. Pytanie pierwsze, panie Piotrze, bo tak trochę mnie to zafrapowało, a w pewnym sensie jestem laikiem. Co to jest ekonomizer? Ekonomizer jest to wymiennik, tak naprawdę wymiennik ciepła, który odbiera ciepło ze spalin. Aha, i przekazuje do systemu. Rozumiem. Miałem wrażenie, że to jest jakaś czarna skrzynka, nie, która... Nie, to jest zwykły wymiennik spaliny wody. I to jest rzecz niezbędna we współczesnej... Niezbędna, bo budowa w tej chwili kotła bez ekonomizera jest anachronizmem. Rozumiem. Panie Piotrze, pytanie takie, ujmując pańską szeroką perspektywę zawodową tych ponad 40 lat, jakie są największe wyzwania, jeśli można tak powiedzieć, w procesie budowy, projektowania i oddawania do eksploatacji elektrociepłowni, ciepłowni, kotłowni gazowej? To znaczy, największym problemem, już pomijam finanse, o których mówił prezes Regulski,
bo tu sytuacja jest tragiczna w całej Polsce. Wyzwaniem i dużym problemem jest po pierwsze brak dobrych biur projektowych. Okej, czyli nie mamy wiedzy, nie ma, tak? Nie ma wiedzy i to nie ma wiedzy nie tylko w biurach projektowych, ale nie ma wiedzy wśród ludzi, którzy piszą specyfikacje do zamówień publicznych. Mhm. I jeżeli się napisze źle specyfikację, to ma się złą dokumentację, zły obiekt i wszystko wychodzi nieefektywnie. To jest to, co ja mówiłem w czasie swojej prezentacji, że można uzyskać wynik na poziomie zużycia gazu, na poziomie 25-26 normalnych metrów sześciennych na gigajoula, a nowe obiekty mają na poziomie 30. Czyli te nowe obiekty są gorsze niż te wcześniejsze? Tak. Znaczy, ja modernizowałem kotłownię, gdzie kotły były pełnoletnie, miały po 18 lat. Rozumiem. Okej, czyli kwestia projektowa, tak? Nie ma tej wiedzy... Nie ma wiedzy wśród zarządów spółek ciepłowniczych i nie ma dobrych biur projektowych, które by chciały doradzić. Z czego to wynika? To z małej popularności gazu, czy z trudności materii, czy z innych przyczyn jeszcze? Z wygody. Przecież wygodniej wyjąć starą dokumentację, otrzepać skórzu, przybić nową pieczątkę i tyle, nie? Rozumiem. No to taki dosyć prozaiczny powód tego wszystkiego. No prozaiczny, bo ludzie są leniwi. Pytanie z kolei następne. Jak zabieramy się już za tą elektrownię, elektrociepłownię gazową, to ile czasu realnie należy założyć na całą tyle imprezę, ile proces? To znaczy, ile czasu potrzeba na cały proces inwestycyjny, to nie odpowiem. Dlatego, że to zależy bardzo od wielkości, uwarunkowań lokalnych i paru innych drobiazgów. Natomiast wykonanie całego obiektu fizycznie w metalu, to jest rok. Czyli rok czasu na taką fizyczną, praktyczną robotę. Tak? Rok czasu na skręcanie śrubek. Okay. No i jeszcze z pół roku na zamówienie, bo przecież te wszystkie elementy muszą być wykonane w fabrykach. Mm-hmm. Czyli na okrągło licząc, żeby mieć jeszcze chwilkę rezerwy, to 2 lata od pomysłu do przemysłu. W ciągu 2 lat można zamówić, dostać, zmontować i odpalić. A wcześniej trzeba jeszcze zaprojektować, tak? Wcześniej trzeba zaprojektować, zdobyć wszystkie uzgodnienia. I to zajmuje ile czasu? A tego to nikt nie wie. Tego to nikt nie wie, bo to jest zderzenie z administracją. Rozumiem. Pytanie takie, mówimy o kotłowniach. Kotłownia z natury rzeczy jawi się nam jako coś mniejszego. Pytanie, gdzie jest taki punkt przegięcia? Od ilu megawatów możemy myśleć o gazie? Czy nie ma takiej granicy? Nie ma granicy. Nie ma granicy. Może być najmniejsza kotłownia i największa kotłownia. Były projektowane kotłownie gazowe o mocach powyżej 100 megawatów. No i są i działają kotłownie o mocach 1-2 megawatów. Także rozrzut jest bardzo duży. Rozumiem. Przy czym budowa 100 MW tylko jako kotłowni wydaje się nie do końca efektywna, dlatego że to jest tylko ciepło. Można zrobić układ kogeneracyjny i... Czy jeśli budować na gazie, to tylko w kogeneracji dzisiaj, tak? Czy można tak uprościć? Nie można. Kogeneracja plus kocioł. Dlatego że kogeneracja ma sens albo ma sens, jeżeli pracuje ciągle. Jeżeli jest to silnik, to on ma ograniczoną ilość włączeń i wyłączeń, ale najlepiej, jeżeli on pracuje przez cały czas na optymalnym obciążeniu. A to jest obciążenie na ciepłą wodę. Rozumiem. Czyli ta ciepła woda wyznacza nam tutaj... Ciepła woda wyznacza wielkość agregatu. Okej. Okay. Pytanie takie zadałem je prezesowi Robertowi Kowalskiemu. Panu też chciałbym zadać w jakiejś w trochę innej formie, mianowicie o 2-3 rzeczach, które trzeba robić projektując i wykonując elektrociepłownię gazową i może 2-3 rzeczach, których ścieżkach, drogach, którymi nie powinniśmy iść z kolei budując tęże instalację. Dwie rzeczy, 3 rzeczy, które trzeba zrobić, nie zapomnieć i 2 rzeczy, których lepiej nie robić. To znaczy, łatwiej jest powiedzieć zapomnieć. Zapomnieć o tym, że
tak była zbudowana kotłownia węglowa. Nie wstawiać kotłów gazowych do systemu i po wyjęciu kotła węglowego. Bo to jest bezsens. No i co? No to praktycznie wszystko. I zaprojektować ją od razu jako ciepłownię gazową, a nie jako kotłownię, gdzie zamieniamy jeden kotłów na drugi. Czy nie wchodzimy w etap jakiś hybryd, czy jakichś mieszanych systemów? Postawić obok nowy obiekt. Pan prezes Kowalski też mówi o zero-jedynkowym rozwiązaniu, w sensie pożegnali się z węglem na dobre i mają tylko gaz i pan to rozumiem, potwierdza. Inaczej się nie da. Efektywnie oczywiście. Zrobić każdy może jak chce. Oczywiście, no wszyscy jesteśmy rozliczani z tej efektywności, no naszymi odbiorcami są nasi mieszkańcy. Pytanie kolejne o właśnie pana karierę, o kwestię tych największych wyzwań, co sprawiło największą trudność albo co przyniosło największą satysfakcję właśnie tutaj w kontekście gazownictwa i elektroenergetyki gazowej. No, udało mi się nadzorować budowę i potem uruchomienie pierwszej w Polsce turbiny gazowej. Mhm. To był rok 98-99 i to była pierwsza turbina gazowa w zakładzie przemysłowym elektrociepłownia Wizów. Jaka moc tego było? 6 MW. Ale to był obiekt szyty na miarę dla zakładów chemicznych, które tam produkowały jakieś wyroby chemiczne. Potrzebowali konkretną ilość prądu, konkretną ilość ciepła. No, było to trudne po pierwsze dlatego, że nie było doświadczeń w Polsce. Bo jak ktoś jest pierwszy, Sarzyna była druga. Zielona Góra? O, to już parę lat. Zielona Góra to już... Lata 2000, tak? Tak, a to był 98 rok. No to faktycznie, ponad 20 lat temu. No i tam był, to był obiekt na tyle specyficzny, że musiał być niezawodny, jeżeli chodzi o dostawy ciepła. Mhm. Dlatego, że półgodzinna przerwa w dostawie pary technologicznej do zakładu powodowała śmierć techniczną zakładu. Czyli coś, katastrofy zupełnie. Nie, no, chemikalia twardniały w rurach i trzeba było cały zakład pociąć na strzępy. Mhm. To jest jeden. Drugi obiekt, 2 lata później, elektrociepłownia, też 6 MW elektrycznych. Mhm. Na terenie zakładów nieistniejących już. Polar we Wrocławiu. Mhm. Fabryka pralek, tak? Fabryka pralek. Mhm. O tyle ciekawy obiekt, że projektanci amerykańscy jeszcze wtedy, bo w Polsce nie było biur projektowych, które by się tego chciały podjąć, nie zauważyli, że tam nie ma gazu wysokiego ciśnienia. Rozumiem. I był kompresor, który brał 1 MW prądu tylko po to, żeby podnieść ciśnienie gazu i można było uruchomić turbinę. Rozumiem. I druga rzecz ciekawa, niespotykana, dwa parametry, które wychodziły z tej elektrociepłowni. Technologia była zasilana stałą temperaturą 120 stopni, a ciepłownictwo to jak wszędzie, produktowe i regulacyjne. Rozumiem. Panie Piotrze, na koniec pytanie takie, które zadajemy naszym uczestnikom właśnie o rolę tego gazu. Mówimy paliwo przejściowe, niektórzy mówią paliwo trwale przejściowe. Znowu wiemy, te inwestycje trwają, inwestycje infrastrukturalne, parę lat pracy od momentu pomysłu do uruchomienia. Oczywiście uczymy się od najlepszych, chcemy, żeby ten czas był jak najkrótszy. Potem te instalacje funkcjonują przez raczej dziesięciolecia. Więc pytanie według pana oceny i z pana znowu takiego dużego i długiego oglądu rzeczywistości zmieniającego się świata. Jak długo ten gaz z nami będzie? W jakim czasookresie mówimy tak praktycznie z pańskiej perspektywy, patrząc na to, jak świat jest skonstruowany? To, jak długo gaz będzie z nami w elektroenergetyce, to zależy nie od techników, a od biurokratów. Jeżeli biurokracja czy Unia Europejska określi, że do takiego, a nie innego roku ma być zero emisji CO2 z paliw kopalnych, no to nie ma gazu. Ponieważ gaz jest
jednak powszechnie używany w Europie. Ja nie sądzę, żeby w czasie krótszym niż jakieś 15 lat era gazu w energetyce się skończyła. Czy rozumiem, bardziej chyba praktycznie musimy mówić o tym roku 2050, który też był zmiankowany tutaj. Ale to zależy wszystko od administracji. Rozumiem. To jest decyzja polityczna, a nie techniczna. Dobrze. A o polityce to... Tak, o polityce to na innej konferencji, panie Piotrze. Bardzo dziękujemy. Zachęcamy do zadawania pytań właśnie albo za pośrednictwem maila, który pan Piotr był uprzejmy zamieścić, bądź za pośrednictwem tego oficjalnego maila. I za momencik zapraszamy pana Marka Ellerta z pionu rozwoju rynku gazu, który opowie nam o krajowym 10-letnim planie rozwoju systemu przesyłowego i o prognozach konsumpcji i zużycia gazu w Polsce. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Dzień dobry Państwu, nazywam się Marek Ellert. Chciałbym Państwu przedstawić nasze ostatnie osiągnięcie, Krajowy 10-letni Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej. Krajowy 10-letni Plan Rozwoju realizujemy już od paru lat zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz dodatkowych regulacji, które stanowią o tym, że powinniśmy pokazywać, w jaki sposób firma rozwija się i rozwija system przesyłowy. Bierzemy pod uwzględniamy również kierunki rozwoju społeczno-gospodarcze, weryfikujemy obecne i przyszłe zapotrzebowanie na usługę przesyłową oraz te wszystkie elementy, które stanowią o rozwoju systemów energetycznych, ciepłowniczych i innych, które będą zaopatrywane w gaz. Biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, które dzisiaj mówimy, czyli zarówno horyzont czasowy, rynek, zapotrzebowanie, zachowania klientów, wszystkie regulacje, które stanowią o tym, że gaz może być bardziej lub mniej paliwem, które będzie potrzebne dla rozwoju naszych źródeł, odnawialne źródła energii, efektywność oraz od niedawna również bierzemy pod uwagę, jak może wyglądać również rozwój biometanu w Polsce. Ostatni rok pokazał nam możliwości, które widać na slajdzie obecnie, czyli w roku 2020 główne grupy przyłączonych odbiorców to były przede wszystkim oczywiście dystrybucja, która nieodmiennie realizuje przyłączenia wszystkich mniejszych odbiorców, które nie przyłączają się bezpośrednio do sieci przesyłowej. Pojawiły się też w dużym stopniu elektrownie, elektrociepłownie oraz dodatkowo kopalnie, trochę przemysłu, ciepłownie oraz innych źródeł. Dlaczego o tym mówimy i na co zwracamy uwagę? Przede wszystkim dlatego, że pojawiło się parę regulacji, które kończą swój bieg czasowy, które będą w najbliższym czasie wskazywały, jakiego rodzaju zapotrzebowanie, jak czystą energię będziemy mogli realizować, jak blisko będziemy mogli realizować związane z tym realizacje związane z kogeneracją lub kondensacją. I zwracamy uwagę przede wszystkim na to, że ilość instalacji ciągle produkuje ciepło z wysoką emisyjnością, dużo, dużo gorszą niż tą, którą byśmy chcieli, żeby była. To, na co zwróciliśmy uwagę, to przede wszystkim daty wejścia w życie konkluzji BAT-owskich, które w tym roku już kończą w sierpniu się, potem nowe konkluzje, potem koniec derogacji ciepłowniczej LSPI, która się w przyszłym roku kończy, która powoduje nowy kierunek, nowe wytyczne związane z batami przyszłymi oraz koniec derogacji MCP, która wprawdzie odroczyła się częściowo do roku 2025 dla mniejszych źródeł i powyżej 5 MW do roku 2030. Niemniej jednak już dziś powinniśmy zwracać uwagę, w jaki sposób te źródła mogą się rozwijać używając paliwa gazowego. My zwracamy przede wszystkim uwagę na... jeżeli chodzi o dyrektywę ED, o efektywny system ciepłowniczy, czyli to, że
powinno nie tylko realizować się z punktu widzenia odnawialnych źródeł energii albo ciepła odpadowego, ale również tego, żeby efektywnie wykorzystywać dostarczone paliwo. W tym wypadku, biorąc pod uwagę możliwości, które realizuje gaz, daje to nie tylko wyraźny impuls dla uzyskania dobrego ciepła z kogeneracji, ale również możliwość dostępu do finansowania ze środków publicznych. Biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty i pokazując, jak może wyglądać 10-letni plan rozwoju, zwracamy uwagę, że lata 24, 25, 26 to jest ten moment, w którym bardzo dużo obiektów, które mają z jednej strony bardzo wysoką redukcję emisji do zrealizowania, z drugiej strony muszą przygotować się do tego, żeby emitować CO2 jak najmniej, także przejść na nowy system, który będzie pokazywał zdecydowanie mniej emisji SO, NO i PM-ów dla tych małych obiektów. Co to będzie, jak to będzie wyglądało w przyszłości? My, biorąc pod uwagę te wszystkie obiekty, zastanawialiśmy się, które w jakiej ilości, w jak szybko mogą ewoluować. Postawiliśmy sobie za cel, żeby ten 10-letni plan zakładał, że najbliższe 4, 8, 12 lat będą następowały poszczególne zmiany, które będą właściwie pokazywane potem w rozwoju systemu przesyłowego. Dzięki temu udało nam się przygotować dwa warianty, które zakładały z jednej strony wykorzystanie tej całej naszej wiedzy, którą uzyskujemy poprzez przychodzących do nas klientów, którzy mówią, tak, chcemy gaz. Czy zwracają się do nas w ramach zapytań o informacje, czy składają po prostu wnioski o warunki przyłączenia, czy jakiekolwiek inne kontakty już poza umowne na konferencjach czy innych spotkaniach, staraliśmy się to wszystko uwzględniać i wcielić jako wariant bazowy, pokazać, tak, to jest to, w co wierzymy, co dzisiaj może i jest dla nas najlepszą wiedzą, czyli wydane warunki, podpisane umowy przyłączeniowe dla obecnych i potencjalnych klientów. Potem wzięliśmy pod uwagę to wszystko, co widać w rejestrach NCP i Kobizowskiej oraz z informacji z urzędów marszałkowskich, które pokazywały nam, ok, jest jeszcze ta część rynku, która może dzisiaj nie jest mocno zdeterminowana, żeby w punkcie pierwszym i drugim realizować swoje cele związane z zapotrzebowaniem w gaz, ale również realizować to poprzez, za chwilę też będziemy się nad tym zastanawiali. Co nam wyszło? Wyszło nam, że proszę Państwa, po roku 24-25 z tych poprzednich punktów, czyli z jednego strony wariantu bazowego, mamy znaczący wzrost zapotrzebowania tutaj w miliardach metrów sześciennych, pokazujące, że od obecnego, czyli na poziomie 18-19 miliardów metrów sześciennych, nasz system będzie musiał przesyłać od roku 25 znacznie większej ilości, 22, 5, 8, aż do roku 30, gdzie widzimy bardzo istotny wzrost, czyli prawie do 34 w wariancie dynamicznym i 32 w wariancie bazowym. Jeżeli ktoś wolałby zobaczyć tego rodzaju informacje w części jednostek energetycznych, to nieodmiennie zaczynamy od 208 terawatogodzin, przechodzimy przez 219 w 24 oraz w roku 30 na poziomie 362 i 380 terawatogodzin rocznie będziemy zamierzali przesyłać w tym okresie czasu. Dodatkowo, jeżeli możemy popatrzeć na to, jak będzie wyglądał ten popyt z punktu widzenia usługi przesyłowej już konkretnie, ale dodatkowo również z eksportem, który będziemy realizowali w naszym systemie przesyłowym, to popyt krajowy, jak widzicie Państwo, realnie rośnie przez kolejne lata, patrząc właśnie od roku 25-26 i to wskazują działania zarówno sektora energetycznego, ciepłowniczego, jak i przemysłu. Dodatkowy popyt krajowy w tej drugiej prognozie to widać na tej zielonej skali oraz pomarańczowy jako eksport. Więc całościowo w roku 30 zamierzamy według naszych prognoz przesyłać około 38 miliardów metrów sześciennych gazu. Dodatkowo biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty związane z prognozami, przygotowywaliśmy się do tego, jak ten system ma pracować, komu dostarczyć ten gaz, w jaki sposób zaopatrzyć dystrybucję, zaopatrzyć sektor energetyczny, czy zaopatrzyć sektor ciepłowniczy. Poszczególnymi kolorami zaznaczyliśmy te części systemu przesyłowego, które będą konstruowane w latach 21-25, potem 26-31. A możecie zauważyć Państwo, że przede wszystkim w tej chwili realizujemy połączenia związane z
korytarzem północ-południe, czyli od Baltic Pipe wzdłuż aż w kierunku do Poznania, oraz wybrane elementy wzmacniamy tam, gdzie ten sektor energetyczny, tam gdzie to zapotrzebowanie, które my dzisiaj widzimy, jest najbardziej realne do zapotrzebowania. Proszę Państwa, kończąc krótką prezentację, chciałem tylko nadmienić, przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeśli chodzi o przyszłość powiedziałem Izbors i staramy się jak najlepiej i najpełniej zrealizować nasze przewidywania, natomiast oczywiście mamy nadzieję, że będą pokazywały, jak nasza gospodarka oparta na gazie będzie się realizowała. Dziękuję. Marek, bardzo dziękuję za kompaktową, ciekawą prezentację, prosto jakby ze źródła tej naszej wiedzy, strategii na temat tego, ile tego gazu będzie płynąć w Polsce. Jest bardzo ciekawe spojrzenie i tutaj mam parę pytań związanych z waszą oceną tego, ile i kiedy tego gazu będziemy w Polsce potrzebować. Ta dekada lat 20. XXI wieku to jest taki skokowy przyrost, a potem te lata 30. takie pewne wyhamowanie, zmniejszenie. Jak byś to skomentował? Ten gaz osiągnie tą swoją, że tak powiem, przelotową, docelową prędkość, czy potem będzie się trochę zmniejszał, czy też widzisz jakieś prognozy, czy też znowu jakby nie ma sensu mówić o tej dalszej przyszłości? Zakładając, że przewidywanie przyszłości jest dość trudne generalnie, ale założyliśmy parę elementów, które uznaliśmy, że mogą się zdarzyć albo zdarzą się dużo bardziej prawdopodobnie. Dlatego mamy taki wariant bazowy oraz wariant dynamiczny, który uznajemy, że może dodatkowo się zdziścić, pokazując, jak ta przyszłość może być realizowana. Na pewno widzimy rozwój OZE. To jest tak, że może nie sama energetyka oparta na paliwach, czy to kopalnych, czy innych, jakkolwiek będzie realizowała nasze zapotrzebowanie na energię, czy to ciepło, czy energię elektryczną. Więc z naszego punktu widzenia i wprowadzając jakby zakres na prognozę bazową oraz dynamiczną, założyliśmy, że okej, ten wariant nasycenia rynku w tym pierwszym dziesięcioleciu powinien według naszej takiej najlepszej wiedzy nastąpić dość szybko ze względu przede wszystkim na regulacje oraz możliwości realizowania przez część jakby finansową, kapitałową. Bo to jest część, którą musi zostać zrealizowana. Później, biorąc pod uwagę, że może wejdzie wodór, jak bardzo, jak intensywnie w ten rynek, czy będzie stanowił podstawowe paliwo, czy tylko będzie uzupełniające, czy gaz ziemny może kooperować z wodorem na przykład, to jest też to coś, co dzisiaj nie jest dla nas łatwe do odpowiedzi, ale można powiedzieć, że tak, może pierwsze lata 30 będą pokazywały, okej, wejdzie wodór, ale nie będzie stanowił podstawowej roli. Może to będzie już na przykład energetyka jądrowa albo jakakolwiek inna energetyka, która będzie stanowiła o tym, jak może się rozwijać ta część systemu przesyłowego, która będzie gwarantowała paliwa dla czy sektora energii czystej, czy ciepłowniczej. Także założyliśmy, że pierwszy impact pójdzie na pierwsze dziesięciolecie, a potem prawdopodobnie wysyci się i będziemy wtedy patrzyli jak i będziemy się oczywiście akomodowali w ramach tych sytuacji. Bo plan krajowy dziesięcioletni, o ile dobrze pamiętam, to jest dokument, który powstaje co 2 lata, czyli za 2 lata będziemy mogli oglądać kolejną odsłonę, taką jeszcze lepszą ocenę rzeczywistości, która przybliży się do nas troszeczkę. No, każdy chciałby mieć taką szklaną kulę, którą będzie sobie co 2 lata odpalał, bo że sprawdziliśmy się. Te najlepsza wiedza ziściła się i zobaczyliśmy, że nie wiem, w 80% sprawdziliśmy, że nasz kierunek rozwoju systemu przesyłowego docieramy do tych klientów, którzy najbardziej tego potrzebują w odpowiednim czasie. Bo nie jest problemem, żeby powiedzieć, dobrze, teraz budujemy świetną, piękną rurę, która będzie rewelacyjnie szybko albo we właściwy sposób przesyłać gaz. No, ale muszą być zarówno klienci, jak i ci klienci muszą potrzebować tego gazu. Więc wstrzelenie się zarówno z tą potrzebą, nie tylko naszą, żeby coś dostarczyć do klientów, ale też potrzebą klientów, którzy dzisiaj powiedzą, okej, może dziś nie, ale za 5 lat tak. I to cały podkreślamy. Czas balansowanie, dopasowywanie się do podaży,
Do klienta, przede wszystkim do klienta, tak. To jest ta sztuka, która będzie cały czas odgrywana. Dlatego patrząc na te aspekty regulacyjne, które uznajemy, że ten rok 25-26 stanowi taki break-even point, tak? Taki kamień milowy dla wielu. 25-26 mamy na myśli tutaj koniec darmowych emisji CO2. Tak, dokładnie. Biorąc pod uwagę jeszcze obecny stan tego rynku, czyli szybko zwiększający się, ale bardzo dynamiczny rynek, który jednak wskazuje pewnej grupie dość konkretnych klientów, którzy albo musimy to kupić, albo się odpowiednio dostosować. Więc to jest na pewno, jak wszędzie, trigger finansowy zdecydowanie bardzo realnie wskazuje. Marek, kwestie tych regulacji, tutaj sobie taki obszar wynotowałem. Tutaj ta sytuacja jest dynamiczna na tym rynku i te czynniki, które będą determinowały rozwój tego rynku w przyszłości, rozwój systemu przesyłowego, bo z jednej strony klient, z drugiej strony mamy, być może sztucznie wywołaną sytuację związaną z tym, o czym prezes Regulski mówił i sytuacja, kiedy tam z 5 euro na 50 w ciągu paru lat, to jest rzecz, której nikt nie przewidywał, więc pytanie, jaka jest rola tych regulacji, tego czynnika, administracyjno-politycznego? No, żyjemy na kontynencie Europa, żyjemy w kraju Polska. Mamy, Polska jest członkiem Unii Europejskiej, przypomnijmy. Mamy taki kawałek lądu, który chcielibyśmy jak najlepiej zagospodarować i żyć jakby w miejscu, w którym będzie się leżyło nam najlepiej. No nie? Biorąc pod uwagę aspekt rozwoju technologii, dzisiaj już niektóre firmy mówią, za chwilę będziemy mieli turbiny wodorowe na przykład. Mhm. Może nie będzie potrzeby turbin wodorowych, może będziemy wystarczająco dobrze pracowali na, wiatrakach lub ogniwach czy panelach słonecznych. Natomiast to, o czym mówisz, regulacje, myślę, że to jest jakiś też taki inny, swoisty system napędowy do kreowania zupełnie nowych kierunków. Powiedziałbym tak, jeżeli by nie było BAT-ów, to ludzie nadal by pracowali na węglu i absolutnie ciągle by mówię wierzyli. O konkluzjach BAT oczywiście. Konkluzje BAT oczywiście. I wiedząc, że te konkluzje BAT tak ewaluują co chwila, czy to z punktu widzenia SO, czy NO, czy CO, czy PM-ów, czy rtęci, czy innych aspektów, które badamy, my jako społeczeństwo wiemy, one bardziej szkodzą, na te trzeba bardziej zwrócić uwagę. Nie powodujmy sytuacji, w której środowisko się pogarsza i tym samym pogarsza się również nasze życie. Więc myślę, że to jest dobre, o ile jest właściwie kierowane. Właściwi ludzie myślę, że pracują nad tym, więc trudno jest polemizować, czy te baty rzeczywiście w dobrym kierunku, ale tak, generalnie to się rozwija. Średnia jest w dobrym kierunku, rozumiem. Tak, myślę, że tak. Z naszego punktu widzenia to, że będziemy mogli dostarczać paliwo, które jest co najmniej 4 razy bardziej czyste, na przykład z punktu widzenia, CO w stosunku do węgla. To czy jest dobrze. W zasadzie emisji CO2 to gaz jest prawie czystym paliwem, prawda? Tak. Śladowe ilości emitowane są. Dokładnie tak. Myślę, że możemy spokojnie pozostawać się, biorąc pod uwagę, że potem myślimy już w niektórych aspektach o tym, żeby domieszkować go na przykład wodorem, bo pomysł jest taki, że... I tu właśnie wtrącę się, bo padło pytanie ze strony naszych uczestników o gotowość infrastruktury dzisiaj do przesyłania, do domieszkowania zielonych gazów, wodoru. Jak to wygląda dzisiaj w naszych rurach? I tu jest tak, że my, jeżeli chodzi o jakkolwiek przygotowanie do realizacji na przykład przesyłu biometanu, to po pierwsze, jeszcze nie ma w Polsce takich jednostek, które by były tak stricte gotowe. Tak, mamy biometan i wiemy, że chcemy ten biometan od razu wtłaczać do systemu przesyłowego, dystrybucyjnego. Podstawowy aspekt to jest przede wszystkim jakość. Jakość gazu czy jakość rur? Gazu. Tak. IRIESP stanowi dokładnie o tym, jakiego rodzaju gaz może płynąć. IRIESP, czyli nasza wewnętrzna instrukcja ruchu i eksploatacji sieci, tak, która jest takim kodeksem drogowym poruszania się tych molekuł po autostradach gazociągowych. Marek zawiaduje. Może nie zawiaduje, ale na pewno chciałbym wiedzieć, w jakim kierunku mają się realizować. Więc
jakby wytyczne tego kodeksu stanowią, okej, ta stechiometria tego gazu musi być ściśle określona po to tylko, że nie tylko ten, kto wprowadza ten gaz do systemu, ale ten, który go również bierze, żeby we właściwy sposób mógł go... No, skoro chce się napić wody, to wiem, że sięgam do czystego źródła. Skoro chcę skorzystać z gazu, to wiem, że on ma określone wartości. Metan to jest wyzwaniem, rozumiem. Tak, i to jest wyzwanie na pewno dla tej części przedsiębiorstw, które chciałyby ten biogaz, a potem biometan realizować poprzez wprowadzenie do systemu przesyłowego czy dystrybucyjnego. My musimy stać jakby na straży tego, co płynie w systemie, a nie to, co jest do niego wprowadzane. Czyli jeżeli z takim metrem się zgadza, to nie ma sprawy. A wodór? Co z wodorem? Wodór jest przez nas ciągle... Wodór jest, można powiedzieć tak, jest super czysty, natomiast jest ze względu na swoją przede wszystkim cechę chemiczną bardzo przenikliwy. To jest jeden z najbardziej przenikliwych pierwiastków. Bardzo trudno go utrzymać. Aspekty korozji wodorowej, czy aspekty przenikalności są badane od wielu lat. Każdy chciałby już mieć technologię, zarówno motoryzacja, jak i na pewno przesył, jak i nie wiem, przemysł kosmiczny. Wszyscy chcieliby potrafić dobrze magazynować wodór. Tak, transport morski. No. Transport morski jakkolwiek. Są oczywiście pomysły, żeby na przykład robić to jakby na dwa sposoby, poprzez na przykład amoniak. Może w przyszłości będziemy przesyłali amoniak, może, nie wiem. Amoniak doskonale utrzymuje wodór razem, potem tylko rozdziela się praktycznie, Marek, dzisiaj ile tego wodoru jesteśmy w stanie domieszać, mówiąc kolokwialnie? Według naszych jakby tak badań, które przeprowadziliśmy na paru, to jest parę procent. Nie przekraczamy 10%, bo to jest kwestia nawet nie tego, że możemy wprowadzić, bo tak jak wszędzie, wprowadzić można. Pytanie, ile możemy wyjąć i w jaki sposób. I to jest tak samo jak z biometanem. Wprowadzenie nie jest dużym problemem. Problemem jest to, żeby uzyskanie z powrotem tej ilości, która nas będzie interesowała i nadal będzie stanowiło to dobry interes finansowy, żeby mogło być realizowane. Myślę, że z czasem albo zaczniemy realizować bardzo konkretne projekty w postaci, nazwijmy to, autostrad wodorowych, które będą stricte przeznaczone na, nie wiem, to na przykład 100% wodoru. Równoległe sieci do sieci metanowych, tak? Czy też bardzo możliwe. Gazu zaazotowanego. Bardzo możliwe. No, dzisiaj Polska stanowi, proszę Państwa, no jesteśmy liderem w produkcji szarego czy błękitnego wodoru, nie tego zielonego, który każdy by chciał już dzisiaj mieć. I prawie nikt go nie robi, tak? No jest go trudno robić. Po pierwsze jakość, bo to jest tam tak zwane 3-4-9, czyli ta czystość jest naprawdę idealna, bo jest potrzebne potem do elektrolizerów. Żadna filozofia jest wyprodukować z elektrolizora z czystej wody, destylowanej wodór, natomiast pytanie jest, jak go zrobić efektywnie, kosztowo. I to jest podstawowy problem. My bardzo chętnie, jeżeli to będziemy mogli realizować, natomiast rzeczywiście to jest, myślę, technologicznie jeszcze ciągle wyzwanie. Czy rozumiem, wodór jest jeszcze taką troszkę terra incognita przed nami. Natomiast wracając trochę do praktyki dnia codziennego, muszę zapytać, pewnie to pytanie się ciśnie na usta, Kielce, Łódź, Białe Plamy. Czy tam dojeżdża system dystrybucyjny, czy będzie system przesyłowy, czy kiedy będzie można powiedzieć, że ten program budowy autostrad gazowych w całym kraju się skończył? Znaczy, przygotowując Krajowy 10-letni Plan Rozwoju, braliśmy pod uwagę absolutnie głosy z rynku. To znaczy, z jednej strony przeprowadziliśmy naprawdę bardzo dużą ankietę, naprawdę największą w historii. To pytanie właśnie takie też miałem, tak trochę się wtrącę, więc pytanie w pytaniu. Bo my jesteśmy tak dobrzy jako Gaz-System, jak bardzo Państwo nam powiedzą, czego chcą. Doskonale, oczywiście. I teraz pytanie, jaki był odzew na tę ankietę, którą robiliście? No więc z tym odzewem to tak niestety słabo. Nie wiem, czy to ze względu na pandemię, bo pytaliśmy elektronicznie. Może ktoś uznał, że wersja elektroniczna pytania jest dla niego zbyt jakby, nie wiem, nieistotna. W każdym razie przypytaliśmy prawie 4000 podmiotów, wysyłając do nich mailingi, bo obostrzenia powodowały akurat taką sytuację. Natomiast ten odzew był na poziomie paruset. No nie? Więc biorąc pod uwagę tego, o co pytaliśmy i jak dużej liczby pytaliśmy, te paruset to jest ciągle mało. 10-20% rynku
powiedziało, co w ogóle chciało. Co by chciało. Tak, okay. Tak. A wracając do tego pytania pierwotnego właśnie pokrycia kraju jako takiego właśnie. Powiem tak, no, Gaz-System to przede wszystkim, powiedziałbym, firma, która no, musi patrzeć tą takim szerszym horyzontem. Tak, czyli my, jeżeli nawet będziemy chcieli wybudować w cudzysłowie autostradę przez, czy obok Kielc, czy innego miasta, które, czy innego miejsca, które uznalibyśmy, że warto było zasilać, to tak jak dzisiaj jednym z naszych kończących się projektów jest Giplu, który łączy Polska-Litwa. I na trasie tego gazociągu realizujemy różne przyłączenia zarówno dla spółek dystrybucyjnych, jak i dla odbiorców końcowych, to się pojawia. Jeżeli my teraz wystawiliśmy do konsultacji Krajowy 10-letni Plan Rozwoju, to też oczekujemy, że informacje z rynku, czy od urzędów wojewódzkich, czy od innych podmiotów będą wskazywały, ok, nie widzimy przeszkód, żeby w przyszłości, w tym miejscu pojawił się klient, który będzie chciał i miał możliwość podłączenia się do systemu. Czyli kontakt, dobre relacje. Przede wszystkim kontakt, tak, okay. Tak. To jest podstawa, drodzy Państwo, do, tak jak mówiliśmy tutaj, żeby mieć do rozwoju gaz, systemu. To trzeba zaprojektować kotłownię, elektrociepłownię, poświęcić czas na budowę, natomiast wcześniej trzeba złożyć wniosek o przyłączenie, o informacje, skontaktować się z nami. Zapraszamy serdecznie. Marku, bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, będziemy kończyć nasze dzisiejsze wystąpienie. Bardzo dziękuję za uczestnictwo, za to, że byliście Państwo z nami, za wszystkie zadane pytania. Jeśli pojawiłyby się jakiekolwiek nowe pytania, to oczywiście służymy Państwu, jesteśmy w stanie odpowiedzieć za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ja z tego miejsca chciałbym jeszcze zaprosić Państwa na za tydzień. Wiem, że wielu z Państwa rejestrowało się na jedno i drugie nasze wydarzenie. Za tydzień będziemy mówić o też istotnych i bardzo interesujących rzeczach. Pierwsza sprawa to coś, co jest tytułem naszej konferencji, model techniczno-ekonomiczny. Otóż przybliżymy założenia, które powinny przyświecać podczas takiej konwersji, przejścia z węgla na gaz, zarówno techniczne, jak i ekonomiczne. A potem zrobimy taki, powiedzmy, case study, tak? Ciepłownia średniej, większej mocy, elektrociepłownia, która przechodzi z węgla na gaz, z jakimi kosztami, parametrami powinna się liczyć. Oprócz tego będziemy mówić o pieniądzach. Pan dyrektor Marcin Jamiołkowski z Departamentu Funduszy Zewnętrznych NFOŚ-u będzie opowiadać o pieniądzach na elektroenergetykę i ciepłownictwo. Także serdecznie Państwa zapraszamy na za tydzień o tej samej porze. Kłaniamy się, bardzo dziękujemy. Dziękujemy.